Cześć, witam Was na kolejnym live dotyczącym systemów embedded. Ja się nazywam Maciek Gajdzica, a dzisiejszym tematem będą książki dla programistów embedded. Jestem tutaj otoczony bardzo dużą ilością książek. Takie. Tutaj mam kilkanaście chyba tych książek przygotowałem, jeszcze mam trochę linków. Pewnie ciężko będzie się wyrobić tutaj z tym wszystkim, ale mam nadzieję, że jakoś damy radę. W międzyczasie pamiętajcie tutaj na czacie, że możecie też podawać jakieś swoje propozycje książek, które programista embedded waszym zdaniem powinien przeczytać. Możecie też dyskutować na temat tych książek, które będę omawiać. Także zapraszam tutaj do interakcji na czacie. Możecie też zadawać pytania. Spróbuję sobie na to wszystko odpowiedzieć. Po prostu ten czas jest dla was. Witam tutaj pierwsze osoby z czatu. Cześć stary Anoda, cześć embedownik. Widzę, że tutaj stara, standardowa ekipa. Fajnie, że jesteście. No to chyba, żeby nie przedłużać, będziemy od razu zaczynać. Więc najpierw opowiem o książkach dotyczących języka C. I taką pierwszą książką, którą się każdemu poleca, w sumie nie bez przyczyny, jest właśnie ten KNDR, czyli w internecie właśnie funkcjonuje nazwa na tą książkę język ANSI C KNDR od pierwszych liter twórców, czyli Kernighan and Ritchie. No i nie bez przyczyny, to jest książka polecana jako pierwsza, bo to jest książka twórców tego języka. Ona została początkowo tam chyba napisana w latach 70., miała bardzo dużo tam wznowień, aktualizacji i tak dalej. No i do dzisiaj jest bardzo popularna, do dzisiaj właśnie jest polecana. I ta książka ma kilka takich charakterystycznych cech. Po pierwsze, w ogóle kiedyś nie było standardu C i ta książka, ona była takim jakby zastępstwem standardu, prawda? Bo wtedy autorzy po prostu języka napisali również książkę o tym języku. No i wszystkie te konstrukcje, które są dozwolone, które są opisane w tej książce, były po prostu traktowane jako standard C. I na dzisiejsze standardy ta książka już często jest krytykowana, ona też jest uznawana może za trochę taką przestarzałą i może pod tym kątem, że nie jest zbyt dobra do nauki języka C od zera. Dlatego, że tam mamy pierwsze strony, które nam tłumaczą o tym właśnie, jak napisać Hello World i tak dalej. No i dosyć szybko mamy całkiem skomplikowane przykłady. I przy okazji też jest trochę zastrzeżeń do samego kodu, no bo wtedy była taka tendencja właśnie, żeby pisać wiele rzeczy w jednej linii. Tam na przykład w przykładach są ify, które składają się tam z wielu podwarunków, jakieś właśnie postinkrementacje w tej samej linii. Ta książka jest tak napisana właśnie w takim starym stylu. No i pewnie w dzisiejszych czasach są już lepsze książki do takiej nauki od zera, ale na pewno to jest pozycja w dalszym ciągu bardzo dobra. Prawdopodobnie każdy, kto programuje w C, powinien ją przeczytać, może nie jako pierwszą książkę, ale na przykład jako drugą albo trzecią, myślę, że jak najbardziej. I wydaje mi się też, że styl tej książki on tak trochę odzwierciedla te czasy, w których to było pisane, no bo w latach 70. programowaniem zajmowali się tacy komputerowcy z krwi i kości, prawda, którzy tam siedzieli przy tym sprzęcie, którzy pewnie już mieli duże doświadczenie, tam pisali coś w assemblerze i tak dalej. No i trzeba też brać pod uwagę, że ta książka może skierowana do trochę innego odbiorcy niż teraźniejszy i może to jest również taka przyczyna, dlaczego ona jest dosyć no, trudna w odbiorze po prostu dla osoby, która wcześniej nie miała do czynienia z programowaniem. No ale na pewno nie można odmówić, że ta książka jest w dalszym ciągu dobra, no i z czystym sumieniem mogę ją po prostu polecić. Tym bardziej, że to jest taka klasyka, no i po prostu wypada ją znać. No, z kolei książka, która bardziej się nadaje dla początkujących, jest napisana w takim bardziej przystępnym języku, to książka niebieska pana Kardasia. No i tą książkę ja czytałem nie jako pierwsza książka, która dotyczyła języka C. U mnie ta droga wyglądała tak, że najpierw
się uczyłem na, tam w liceum czy na studiach, jakieś takie proste programy się pisało, już tam coś mniej więcej ogarniałem, ale nie wiedziałem za bardzo, jak to poskładać do kupy. Tą książkę KNDR czytałem wcześniej, no a potem ten Kardaś, on mi pozwolił tak sobie to wszystko poukładać, bo on ma zupełnie tak jakby przeciwstawny styl do tego, co jest w tym KNDR-ze, prawda? Tam jest tak bardziej naukowo, bardziej profesjonalnie, zwięźle, a tutaj jest tak po prostu na chłopski rozum, prawda? I czasami wręcz ta książka z kolei jest krytykowana za to, że jest czasami tak coś przedstawione zbyt prostacko, że są za duże uproszczenia. Też na przykład są różne obiekcje co do przykładów kodu, że to nie jest kod jakości produkcyjnej, ale to trochę jest też takie właśnie marudzenie. Ja tą książkę polecam, ona się dużo bardziej nadaje na początek, no bo po prostu robi robotę. Ona pozwala nam nauczyć się języka C. Przy okazji tam jest bardzo dużo o procesorach AVR, więc to jest po prostu stricte taka książka już pod embedded, bo ten język C, to ANSI C, KNDR, prawda, to on skupia się tylko i wyłącznie na samym języku, a ta książka jest po prostu takim, no powiedzmy, pierwszym podręcznikiem embedded. Tam są proste przykłady, może niektóre rzeczy są pomijane, ale moim zdaniem jest spoko. Mamy wytłumaczone po prostu wszystkie najważniejsze konstrukcje języka C. Mamy wytłumaczone najważniejsze koncepcje dotyczące mikrokontrolera AVR. Mamy omówione peryferia, takie jak tam UART, ADC, timery i tak dalej. Potem mamy jakieś przykłady, prawda? Mamy jakieś większe projekty. No i to moim zdaniem jest taka fajna książka właśnie na początek. No i oczywiście tam warto jest czytać też więcej książek, uzupełniać swoją wiedzę z różnych stron, ale wydaje mi się, że właśnie nie ma co się przejmować na przykład krytyką dotyczącą tej książki, tylko po prostu zacząć od niej i wydaje mi się, że będzie spoko. No a poza tym to takie podejście, prawda, że jak najszybciej przechodzimy do robienia jakichś przykładów, bawimy się tym kodem, ono tak sprzyja nauce, prawda, bo jeżeli widzimy efekty tam, te płytki nasze działają, coś się rusza, korzystamy nawet z jakiegoś kodu, którego nie rozumiemy, z jakiejś biblioteki, ale szybko robimy coś, co działa, to po prostu mamy tą energię, żeby dalej się uczyć, żeby dalej robić kolejne rzeczy, no i na początku to jest tak naprawdę najważniejsze. A oczywiście później, jak na przykład, nie wiem, robimy więcej projektów, mamy jakieś problemy, albo na przykład idziemy już do pracy i potrzebujemy coś właśnie na takim poziomie komercyjnym, no to tą wiedzę uzupełnimy do tego czasu, więc nie ma co się przejmować, że pierwsza książka tam pomija jakieś rzeczy. Także wydaje mi się, że na start tą książkę o języku C mógłbym polecić. Jeszcze jest taka jedna książka, którą też przerabiałem dosyć szybko. Ta książka, ona się nazywa, ogólnie jest taka cała seria, ona się nazywa The Hard Way. Ja spróbuję to teraz wygooglować. No, oczywiście wszystkie książki, jakie chciałem omawiać, sobie przygotowałem, ale tej jednej zapomniałem. Dobra, to tutaj mam jakiegoś linka. OK, i teraz udostępnię ekran. OK. Dobra, i ta książka wygląda tak. I ona tutaj w Empiku jest bardzo droga. Ona jest po angielsku, to jest prawdopodobnie nie ma polskiego tłumaczenia, ona jest jakaś sprowadzana. W momencie, kiedy ja się uczyłem z tej książki, to ona jeszcze nie była wydana jakoś tak oficjalnie, tylko to było w internecie, ona była taka do przeklikania. I ona ma taki sposób nauki, że każdy rozdział jest jakimś takim przykładem praktycznym, no i my musimy zrobić jakiś fragment kodu, który coś robi i autor tłumaczy nam wtedy jakieś nowe zagadnienia dotyczące C. No i to jest jeszcze tak jakby trzeci, zupełnie inny właśnie sposób nauki języka. No i ja z takimi tego typu książkami mam trochę problem, bo
Do mnie nie do końca przemawia to powiedzenie, że jak najmniej teorii, prawda, minimalna ilość właśnie jakichś teorii, żeby od razu przejść do przykładów, żeby to była jakaś tam książka zrobiona dla praktyków i tak dalej. Do mnie to nie do końca przemawia, bo tą książkę już przerabiałem trochę później i tam po prostu brakowało mi po prostu takiego teoretycznego też podejścia, wytłumaczenia, jak co działa, tych wszystkich mechanizmów. Tam to po prostu było tak bardzo tak bardzo pobieżnie zrobione, tylko po to, żeby pokazać, w jaki sposób jeszcze słychać. Dobra, widzę, że dalej chyba jest problem z transmisją. Kurde, myślałem, że to już się uda tutaj rozwiązać, że ostatnio się raczej nie zdarzały te problemy. Ok, wydaje mi się, że teraz już internet wrócił. Ok, dobra. To powiedzcie na czacie, kiedy ten, kiedy jest ok. Widzę, że tutaj już ten. Widzę, że już piszecie, że jest spoko. Ja sobie wyszukam. Chyba język C, dobra. Dobra, czyli piszecie, że jest ok. Dajcie jeszcze znać, w którym momencie przerwało, bo ja wtedy mówiłem o tej książce Learn C the Hard Way. Tutaj przy okazji widzę, że na czacie piszecie, że po polsku ona ma jakiś inny tytuł. No, także prawdopodobnie to polskie wydanie będzie dużo tańsze, bo to, co akurat ja na Empiku pokazałem, to pewnie było po prostu jakoś sprowadzane i to były ceny w dolarach po prostu na złotówki przeniesione. No, a z takich właśnie innych książek, które jeszcze dotyczą C, których ja niestety nie czytałem, ale dużo osób je poleca, no to jest właśnie Steven Prata, Język C, Szkoła Programowania. I jeszcze dosyć podobna książka do Kardasia, czyli Tomasz Francuz, tam było Język C dla mikrokontrolerów AVR. I Tomasz Francuz właśnie podobnie do Kardasia też miał więcej niż jedną książkę. No, ale właśnie z Kardasia ja tylko tą niebieską czytałem, więc o innych się nie wypowiem. A tego Francuza to właśnie słyszałem, że dużo osób poleca właśnie jako alternatywę. Także wydaje mi się, że to też powinna być spoko książka właśnie do takiej początkowej nauki. No i tak jak mówiłem właśnie wcześniej, że jeżeli myślicie o embedded, wielką zaletą takich książek, które wprowadzają w język od razu z mikrokontrolerem, jest to, że uczycie się embedded, prawda? Bo jednocześnie mamy język C i jednocześnie mamy jakąś platformę sprzętową. Czasami to jest wada, dlatego że na przykład jak nam płytka nie działa, to musimy wtedy no to musimy wtedy sobie radzić, mimo że jeszcze nie mamy wiedzy, no ale ogólnie tak jest po prostu lepiej. Okej, dobra, czyli mówicie, że o tym Learn C the Hard Way już zerwało, tak? Dobra, więc ta książka Learn C the Hard Way, w momencie kiedy ja ją przerabiałem, ona chyba jeszcze nie była wydana papierowo i ona była w internecie w formie takich lekcji do przeklikiwania. I moim zdaniem ta książka no, mi się nie do końca podoba, dlatego że to jest takie właśnie trzecie podejście jeszcze do programowania, a więc to nie jest takie stricte akademickie, można powiedzieć, takie w starym stylu jak KNDR. To nie jest takie na chłopski rozum do końca jak Kardaś, tylko to jest takie, że wszystkiego dowiadujesz się w trakcie, prawda? Że minimum teorii i to jest książka dla praktyków, prawda? I zaczynasz robić przykłady od samego początku, kiedy jeszcze tak naprawdę do końca nie wiesz, co się dzieje i musisz wywnioskowywać po prostu wszystko z tego kodu, który dostajesz. No i ja ogólnie nie jestem aż takim fanem tego podejścia, dlatego że moim zdaniem dobrze jest mieć przynajmniej jakieś podstawy teoretyczne. Oczywiście nie powinno być tak, że jesteśmy zanudzani, prawda, tą, tak jak nie wiem, na studiach, prawda, że najpierw jest semestr teorii, dopiero potem semestr praktyki. To powinno być jakoś zbalansowane, ale takie podejście, że przychodzimy do tej praktyki, kiedy jeszcze za bardzo nic nie wiemy, też mi się nie podoba i moim zdaniem jest trochę niesłusznie za mocno promowane. No, ale może są inne osoby, którym coś takiego pasuje. Moim zdaniem ta książka właśnie tak, no nie do końca trafiła po prostu
w mój gust. Też jak ją przerabiałem, to już właśnie byłem po tych innych książkach, już chyba też pracowałem od jakiegoś czasu. Tam nie pamiętam dokładnie, takie nie potrafię tego umiejscowić tak aż w czasie. Tutaj piszą, że data premiery to jest 2015. Wydaje mi się, że wcześniej tą książkę przerabiałem i ona była po prostu w internecie wtedy za darmo i chyba jeszcze nie była dokończona, ale nie pamiętam już tego aż tak dokładnie. Okej, okay, no to tyle, jeżeli chodzi o Tom Learn See the Hard Way. A z takich książek właśnie, z którymi ja nie miałem do czynienia, no to jest jeszcze ten Francuz i Prata. Okej, okay, no to tyle, jeżeli chodzi o książki dotyczące języka C. I z takich książek, z których ja się jeszcze uczyłem na początku, to są książki, które stricte opowiadają o jakichś mikrokontrolerach. I ja na przykład uczyłem się z takiej książki Krzysztofa Paprockiego. No i na dzisiejsze czasy mi się wydaje, że ja bym tej książki nie polecił, bo po pierwsze w tej książce jest dosyć dużo rzeczy, które po prostu zostały, są taką przetłumaczoną notą katalogową, tym reference manualem STM-a, plus tam jest trochę dodatków od autora, a z kolei wszystkie te przykłady kodu to jest tak naprawdę biblioteka HAL w jakiejś takiej starej wersji i wydaje mi się, że w ogóle teraz wiele z tych rzeczy już by było nieaktualnych, bo po prostu tam te biblioteki HAL się zmieniły, tam jakieś STM Cube podchodziły i po prostu ta książka bardzo mocno bazuje na takich narzędziach, które na dzisiejsze czasy już są dosyć stare. Ale jak sobie zobaczymy, to właśnie ona tłumaczy mniej więcej, jak sobie tak przejdziemy po rozdziałach, to mamy peryferia, mamy wytłumaczone, w jaki sposób na przykład działają rejestry sprzętowe. Mamy jakieś przykłady kodu. Ja na przykład na początku przez długi czas po prostu jak chciałem skonfigurować na przykład ADC. Zaraz tutaj dam na pełny ekran. Nie, to miało być tylko dobra. Więc na początku na przykład jak miałem problemy na STM-ie, żeby skonfigurować ADC, no to sobie po prostu brałem przykład z tej książki i miałem takie gotowce, więc pod tym względem ta książka była dobra, ale wydaje mi się, że na dzisiejsze czasy ta konkretna książka jest przestarzała. I wiem, że z takich polskich książek wprowadzających akurat konkretnie do STM32 polecanym autorem jest Marek Galewski. I on chyba też miał kilka książek. Zaraz, dobrze powiedziałem, Marek Galewski. Nie mogę na Helionie znaleźć. Ale tu mi znajduje analizę matematyczną. Mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwiska. Dobra, ale tutaj już mam. Ok, to pokażę na ekranie też. Ok, więc książek Marka Galewskiego jest kilka i on jest wykładowcą na Politechnice i on na przykład robił laborki też no i po prostu te jego przykłady są takie wzięte z laborek po prostu na studiach. I on tu miał kilka różnych książek o tych STM-ach, no i właśnie też słyszałem bardzo często, że te książki Marka Galewskiego są po prostu polecane dla osób, które chcą jakąś po prostu książkę o STM-ie. No, ale ogólnie takie książki właśnie o jakichś konkretnych mikrokontrolerach, one nam będą opisywać, w jaki sposób działają peryferia, będą nam opisywały ten rdzeń procesora, będą nam mówiły, jakie narzędzia powinniśmy ściągnąć, na przykład jako edytor kodu, kompilator i tak dalej. One często też właśnie jakoś na obrazkach pokazują, w jaki sposób konfigurować te procesory i wydaje mi się, że dużo tego typu książek cierpi z tego powodu, że po prostu te narzędzia się zmieniają i po kilku latach takie książki są nieaktualne. Jeszcze wydaje mi się, że tam na przykład jak ta książka Paprockiego, ona była wydawana, nie wiem z którego ona jest roku, chyba 2011, coś koło tego, zobaczymy.
dobrze, to jest data, tak. 2011 to jest data wydania książki, więc ona teraz ma już 10 lat i przez te ostatnie 10 lat na przykład biblioteki do tych procesorów STM32 przeszły bardzo duży progres, prawda? Tam się zmieniało na przykład API, dochodziły nowe jakieś narzędzia. No i po prostu trzeba patrzeć zawsze na datę wydania przy okazji takich książek. Tak samo z innymi procesorami, prawda? Więc bardzo często w ogóle nie opłaca się do jakiegoś procesora kupować książki, bo po prostu zanim te książki zostaną wydane, no to my już sobie sami po prostu poradzimy z jakichś materiałów od producentów. No ale na początku, prawda, jako takie pierwsze procesory, z których się uczymy, wydaje mi się, że takie książki się wtedy lepiej sprawdzą. No tak więc te książki Marka Galewskiego myślę, że spokojnie można by polecić. Dobra, zobaczymy, co teraz tutaj piszecie. Okej, tutaj Morales pisze, że Blue Book to według mnie super książka. No tak, właśnie często można się spotkać z opiniami, że to nie jest taka super książka, że nie warto się z niej uczyć, że tam uczy złych nawyków i tak dalej. No ale ona jest po prostu kierowana do osób, które chcą zacząć. No i do osób, które chcą zacząć, powinniśmy mówić innym językiem niż do osób, które już na przykład pracują w zawodzie. No i dokładnie to robi ta książka. Patryk Rząca tutaj się pyta o książkę Tomasza Francuza. Tak, no ja o tej książce Tomasza Francuza powiedziałem później, ale tak jak mówiłem, sam jej nie czytałem. Michał H. pisze, że jest mało sensownych książek o embedded. Tak, stricte o embedded, szczególnie takich bardziej zaawansowanych tematach, jest mało sensownych książek, ale ja tutaj mam na liście przygotowanych parę książek, paru autorów, o których jeszcze powiem. Na przykład takim autorem jest Jack Gansel i on miał na przykład, to jest akurat jedna z jego książek, do której jeszcze przyjdziemy sobie później. Też polecam na przykład jego stronę, to jest ta strona gansel.com, może to wkleję na czata. On pisał bardzo dużo artykułów, to jest taki ekspert dotyczący systemów embedded, który działa tam w branży od lat 80. i ogólnie jego materiały są bardzo dobre. Więc zdarzają się czasem... A dobra, nie pokazałem tego na ekranie. Dobra. Ale wysłałem linka do tego Jacka Gansel, więc mam nadzieję, że tutaj wiecie, o co chodzi, a jeszcze przejdę później do omawiania tej książki. Okej, tutaj piszecie o tym polskim tłumaczeniu na Helionie. Polecam poradnik Szczywronka, czy jakoś tak, z elektrody. Tak, na elektrodzie jest dużo fajnych postów dotyczących mikrokontrolerów. Ja kiedyś miałem taką listę swoich ulubionych autorów postów. Tam z tego co pamiętam, jeden to był Freddy Chopin, drugi był chyba Blue Dragon, był jeszcze jakiś Gascoin, prawda? To kilka takich ników znałem z elektrody właśnie, co się wypowiadali o mikrokontrolerach, że ich porady po prostu można było brać w ciemno. Także jak tam będziecie coś więcej właśnie na tego typu forach, to pewnie też sobie wyrobicie coś takiego, prawda? Że będziecie mieli takich pewnych ludzi, od których wiecie po prostu, że mówią coś, co wam się przyda. STM32 bez bibliotek, dostępne na elektrodzie. A właśnie, bo tam na elektrodzie chyba też wrzucali takie PDF-y, po prostu ludzie z forum przygotowali, w jaki sposób sobie skonfigurować STM32 bez bibliotek i jakieś przykłady. Także faktycznie tam elektrodę po prostu też warto czytać. Dobra, kolejną rzeczą, o jakiej chciałbym powiedzieć, jest C++. Dobra, i sobie tutaj z powrotem damy ekran z tym. Dobra, i jeżeli chodzi o naukę C++, to u mnie to wyglądało tak, no oczywiście nie liczę tego, jak wygląda C++ na
uczelniach, bo na uczelniach zwykle jest tak, że korzystamy z C++'a 9.8 albo 2003 i jeszcze na przykład nie możemy korzystać z feature'ów C++'a, tylko musimy na przykład biblioteki standardowej C używać. I no ten po prostu C++ na studiach to jest do zapomnienia i trzeba się go później na własny użytek do jakichś projektów komercyjnych uczyć zupełnie od zera. I u mnie ta droga wyglądała tak, że ja przez długi czas programowałem w C, a potem musiałem trafić do jakiegoś projektu komercyjnego w C++ już tam po kilku latach, mając tam trochę doświadczenia. I u mnie bardzo dobrze się sprawdziły książki Bjarne Strosup, autor języka C++. No i wydaje mi się, że te książki po prostu mogę spokojnie polecić. On tam bardzo fajnie opisuje taki jakby ideę tego C++, prawda, że on bardzo często robi na przykład analogię do języka C, jakbyśmy coś napisali w C, jakbyśmy coś napisali w C++, dlaczego ten sposób C++owy jest lepszy. Tak samo porównuje stare podejście C++owe do tego modern C++a i nie uczymy się jedynie po prostu tych konstrukcji składniowej, ale uczymy się takiej powiedzmy ideologii modern C++a. I ja po sobie na przykład zauważyłem, że potem jak wróciłem do C, to to miało potem wpływ pozytywny też na to, w jaki sposób w C pisałem, bo na przykład starałem się unikać preprocesora bardziej, starałem się bardziej dbać o to const correctness i po prostu było dużo takich małych rzeczy, na które społeczność C++a kładzie bardzo duży nacisk, a w C bardzo często jest wolna amerykanka i jak sobie zobaczysz faktycznie plusy takiego podejścia tam na przykład jakiejś kontroli typów, jakichś takich sposobów na przykład też budowania funkcji, kiedy powinniśmy coś zwracać przez wartość, kiedy przez referencję i tak dalej, to wtedy to po prostu rozwija nas też po prostu jako programiści i kiedy piszemy coś w innym języku, to potem korzystamy z tej wiedzy. A taki przeskok właśnie z C na C++ z tymi książkami Bjarne jest taki, wydaje mi się, bezbolesny jak na C++, no bo jednak to jest, to tak się mówi, prawda, że C i C++ są podobne do siebie, ale jednak C++ jest dużo bardziej rozbudowane. Tak, i jeszcze jest druga taka książka, z której ja sobie korzystałem bardzo dużo już później, jak byłem w projekcie, bo to jest taka książka, która ona w taki bardziej skrócony sposób opowiada o tych najważniejszych elementach C++a i ona po prostu bardzo dobrze działa jako taka ściąga już w projekcie, że jestem programistą C, nie pamiętam dokładnie składni wszystkiego, no ale jak co, to sobie po prostu łatwo mogę to przypomnieć. No, także ta druga książka Tour of C++ wydaje mi się, że też jest godna po prostu polecenia. Natomiast później, jak już się czujemy pewnie w tym C++, to polecam bardzo fajne książki Scotta Meyersa. I on ogólnie kilka tych książek wydał. Tutaj mam na przykład Effective Modern C++. I to jest książka, która bardzo mocno wchodzi w szczegóły i ona pomaga nam myśleć właśnie nad takimi rzeczami, które się często w programowaniu przydarzają, na przykład, że w momencie, kiedy są jakieś specjalne przypadki, pewne elementy składni się zachowują tak, jak byśmy nie pomyśleli, albo na przykład on mówi o tym, w jaki sposób powinniśmy poprawnie korzystać z różnych konstrukcji języka i jeżeli się do tego nie będziemy stosować, jakie mogą być konsekwencje. I on bardzo szczegółowo analizuje takie niuanse i on miał też całą serię tych książek, bo to jest Effective Modern C++, on wcześniej chyba przed tym C++em 11 też miał książki, po C++ 11 też wydaje mi się, że to już było kilka tych książek. Także to są takie książki, które bardzo mocno wchodzą w szczegóły, no i oczywiście my wszystkich tych szczegółów nie poznamy, nie zapamiętamy. Ja teraz chyba nie pamiętam większości rzeczy, które były w tej książce, ale pamiętam, że była bardzo dobra i że mi się podobała. No i to jest też właśnie taka zachęta, żeby potem samemu szperać, żeby eksperymentować, żeby patrzeć na takich małych próbkach, w jaki sposób zachowuje się nasz język. I
Wydaje mi się, że Scott Meyers jeszcze poruszył inny bardzo ciekawy problem, bo on bardzo dbał o to, żeby te książki były poprawne. On później na przykład w internecie umieszczał aktualizacje. Później na przykład jak wychodziły nowe standardy, to jakieś rozszerzenia robił. Też jak na przykład się pojawiały jakieś nowe elementy języka rozbudowujące, to, no to on starał się, żeby to było na czasie. I on powiedział potem coś takiego, że tak przechodzi na emeryturę, że już się wycofuje z tego i jego zdaniem nie da się praktycznie być takim ekspertem C++, który dokładnie poznał język, dlatego że tam jest właśnie bardzo dużo takich niuansów i on do tego podchodził od strony takiego badacza, a z drugiej strony co 3 lata dochodzą nowe rzeczy i żeby być cały czas na bieżąco, trzeba ogromną ilość pracy w to włożyć. No i to jest też taka, powiedzmy, różnica właśnie między C i C++, że C jest taki jakby zamknięty, prawda? Tam nic się za bardzo nie zmienia, a w tym C++ trzeba bardzo mocno siedzieć. I jeżeli chcemy mieć właśnie taką, wyrobić sobie żyłkę detektywa i patrzeć, jak co działa, no to polecam właśnie tą książkę Scotta, w sumie całą serię tych książek Scotta Meyersa, dotyczących właśnie tak głębszego wykorzystania C++. Okej, okay. Czy czytałem od deski do deski, czy wybiórcze rozdziały, które mnie najbardziej interesowały, pyta Emsys. To rozumiem, pytasz o to Effective Modern C++, więc ja czytałem od deski do deski, a potem czasami jak tam były jakieś lambdy czy coś takiego, co mi kompletnie nie wchodziło, to potem czytałem jeszcze na wyrywki. Ale no ogólnie polecam sobie przeczytać ją tak, żeby wiedzieć po prostu na jakim poziomie głębi on to rozpracowuje. I żeby później starać się na przykład samemu ten sam styl prawda, pracy z językiem też u siebie stosować. Okej, tutaj PP pisze, że Effective Modern C++, szczerze polecam, bardzo fajna pozycja, która opowiada, jak C++ działa pod maską. No dokładnie, zgadzam się. Właśnie ona otwiera oczy po prostu na to, ile tam jest takich szczegółów, z których my sobie sprawy nie zdajemy. Ze swojej strony polecam podstawowe Making Embedded Systems, Better Embedded System Software Expert, C Programming, Peopleware. O, widzę tutaj Peopleware i Mythical Manmonth. To są też klasyki takie. Dobra, to poszukamy. Ja tego nie miałem początkowo dawać, bo miałem po prostu bardzo dużo książek związanych mocniej z Embedded, ale jak właśnie wyszedł ten Mythical Manmonth i Peopleware. Tak, no to też to pokażę. Mythical Manmonth to jest książka chyba z lat 80. i to jest książka, z której się wziął ten żart właśnie, że z punktu widzenia menedżera 9 kobiet może dowieść ciążę w jeden miesiąc. Prawda? To jest książka właśnie o tym, w jaki sposób projekty były kładzione przez to, że ludzie za bardzo patrzyli w różne tabelki w Excelu i próbowali tam planować w taki sposób odczłowieczony. I to jest właśnie też klasyka gatunku, jeżeli chodzi o prowadzenie projektów. Tak, a z tych książek dotyczących Embedded to no też ogólnie przychylam się do tej listy. Jeszcze część tam tych książek pewnie będzie tutaj omawiana dzisiaj. Okej, czyli skończyliśmy na C++. Tutaj mam całą tą listę. Zobaczę, czy czegoś nie pominęłem. Okej. Teraz przejdziemy sobie jeszcze do książek dotyczących elektroniki. I jeżeli chodzi o elektronikę, to tutaj jest taka klasyka literatury, jeżeli chodzi o elektronikę, czyli Horowitz i Hill, Sztuka elektroniki. No i ja tutaj mam takie wydanie już trochę nowsze, ale ogólnie ta książka chyba jest wydawana od lat 70. i ona jest na przykład bardzo dobrym uzupełnieniem, jeżeli mamy na studiach elektronikę
i chcemy na przykład sobie w jakiś sposób pomóc, chcemy sobie lepiej coś zrozumieć. Tak samo później jako taki reference manual też bardzo dobrze działa. Na przykład jeżeli chcielibyśmy zobaczyć na przykład, nie wiem, wzmacniacze operacyjne albo jakieś tranzystory, coś chcemy się dowiedzieć o tym, jak działają konkretne układy, jak tam coś obliczać, no po prostu to jest taka pozycja, którą chyba każdy szanujący się programista embedded powinien mieć w swojej biblioteczce. W Hackerspace w Gdańsku swego czasu był zrobiony taki ołtarzyk i właśnie ta sztuka elektroniki była na takim piedestale jak Biblia. I właśnie to pokazuje odpowiednią pozycję tej książki w hierarchii. No, tak więc ta książka, ona jest ogólnie bardzo dobra, ona jest taką biblią elektroniki, zawiera wszystko, co powinniście wiedzieć, tylko jak to właśnie zwykle bywa z tego typu książkami, jej problem jest taki, że ona jest dosyć mało przystępna i na pewno bym jej nie polecał jako pierwsza książka dla osoby zielonej, która chce zacząć się uczyć elektroniki, no bo po prostu ona jest za bardzo wypełniona suchymi faktami, no i ona jest właśnie w formie takiego jakby leksykonu, że trudno się ją czyta od deski do deski, raczej sobie będziemy szukać tego, co nas interesuje. Także wcześniej po prostu polecałbym książki inne, albo na przykład kursy, tak jak na przykład na Forbocie są spoko, a jeżeli chodzi o książki, no to jest takie czasopismo, prawda, Elektronika dla Wszystkich i oni tam mają taką serię Ośla Łączka. No i autor właśnie Piotr Górecki też w formie książek ma po prostu takie książki dla osób, które chcą być wprowadzone do tej elektroniki. Tam są jakieś właśnie projekty, którymi tam się możemy pobawić. Często możemy coś zrobić z jakichś takich rzeczy, które mamy w ogóle pod ręką. One tłumaczą nam działanie tych podstawowych praw elektroniki. No jeżeli jesteśmy takimi osobami zielonymi, nie mieliśmy tego na przykład wcześniej jakoś na studiach, nie musieliśmy się tego nauczyć, chcemy jakąś pierwszą książkę, to wydaje mi się, że te ośle łączki są po prostu bardzo dobre w tym celu. No, a później jak już trochę nabierzemy wprawy, no to wtedy właśnie tą sztukę elektroniki pewnie warto by było zakupić. A z kolei, jeżeli chodzi o to, jak w jaki sposób ja się uczyłem elektroniki, to u mnie to po prostu była nauka na studiach, prawda? Mamy na studiach, najpierw tam były jakieś obwody, później tam po prostu było kilka jakichś następnych semestrów dotyczących tych układów elektronicznych, no i w końcu tam mniej więcej coś załapałem, no i te książki, ja po prostu większą styczność z tymi książkami już miałem, jak po prostu przeszedłem tą ścieżkę zdrowia na studiach i coś tam już kumałem, ale właśnie później dopiero często na te książki trafiałem, no i tak żałowałem trochę, że wcześniej mi się nie udało na nie trafić, więc wydaje mi się, że właśnie te książki Piotra Góreckiego na początek, a później sztuka elektroniki. Okej, dobra, zobaczymy, co piszę. Dlaczego mówię, że w C jest wolna amerykanka? Pyta Patryk. Chodzi mi o to, że w C++ wydaje mi się, że ludzie dużo bardziej przykładają wagę do takich rzeczy, które są do tych undefined behavior, na przykład do stylu, który zmniejsza ryzyko występowania błędów. No i chyba tak można to w największym skrócie opisać. Natomiast w C bardzo często w ogóle i podczas nauki, i podczas nawet pisania kodu produkcyjnego często robimy jakieś takie rzeczy, które mogą działać jakoś w sposób nie do końca taki, jak nam się wydaje. I aż tak mocno chyba społeczność C nie skupia się na tej analizie. Wydaje mi się, że to też trochę wynika z tego, że ten język C jest bardzo często jakoś tam uczony na początku i potem mało osób zostaje też przy tym C później i robi jakieś zaawansowane rzeczy, tylko ucieka do innych języków. A z kolei C++ jest bardzo często już tym takim krokiem końcowym w takiej ścieżce programistycznej wielu osób i on jest dużo bardziej rozwinięty pod kątem takiego pisania w sposób poprawny albo takiego aktywnego zapobiegania różnym błędom za pomocą składni, które się na przykład objawia
poprawia za pomocą tego const correctness. Poza tym C++ jako język ma dużo lepsze narzędzia do tego, żeby pisać w sposób bezpieczny, bo na przykład za pomocą tam jakichś template'ów czy sprawdzania typów możemy zabezpieczyć się, żeby ludzie nie używali naszych funkcji na przykład w sposób, który my byśmy nie chcieli. Więc C++ ma po prostu i dużo więcej mechanizmów i wydaje mi się, że uwaga społeczności jest dużo bardziej nastawiona na tego typu problemy, niż ma to miejsce w przypadku języka C. Z kolei język C jest trochę spaczony pod kątem optymalności. Wszystko musi być optymalne i bardzo często właśnie to idzie w tą stronę po prostu. Okej, dobra, co tutaj jeszcze mamy? Prawdziwy Janusz biznesu by się ze mną nie zgodził, on by wyprodukował gotowe dziecko w 2 tygodnie. Tak, no i właśnie dlatego te książki typu Mityczny Miesiąc i Peopleware, dużo właśnie innych żartów się podaje. Na przykład jeżeli masz takiego szefa, o którym mówisz, Arcy, to mu dajesz 3 książki Mythical Manmont, żeby przeczytał je szybciej i żeby takich błędów nie robił, prawda? To tam w ogóle jest cała taka kultura właśnie wokół tych książek. Sztuka elektroniki to klasyk? No, dokładnie tak. Okej. W embedded C jest wolna... O, tutaj widzę... tak, tutaj mam zwolennika określenia wolna amerykanka w C, jak działa to do klienta. Więc tak, no, wydaje mi się, że wiecie z grubsza o co chodzi. W C jest tendencja do pisania jak najkrótszego i czasem dziwnego kodu, ciężkiego do czytania. W C++ robi się więcej abstrakcji, co istotne, często zero cost. Tak, ten w ogóle temat zero cost abstraction jest bardzo często poruszany właśnie przez Bjarne w jego książkach. A w ogóle jak się w to bardziej wgłębimy, to często się okazuje, że C++ przez to, że ma po prostu jakieś tam bardziej zaawansowane narzędzia i ten kompilatory w ostatnich latach są już dużo mądrzejsze, to mając ograniczenia dla naszego kodu wpisane w C++, jesteśmy w stanie wygenerować kod, który zajmuje mniej miejsca nawet niż w C. No i właśnie z książek Bjarne takich rzeczy jesteśmy w stanie się dowiedzieć. Okej. Dobra, zobaczymy, co tutaj mamy dalej. O, i teraz pora na moją ulubioną książkę, czyli Code Complete Steve'a McConnella. O tej książce bardzo dużo mówiłem na streamach już wcześniej. W sumie o wielu książkach stąd mówiłem już wcześniej, czy pisałem też na blogu. No i to jest taka książka, która jest też w formie takiego podręcznika, który jest dosyć ciężki do przeczytania od deski do deski, dlatego że to jest książka, która jest o wszystkim. Mamy takie rozdziały, każdy rozdział tam jest po 20-30 stron i one najpierw mówią na przykład o tym, w jaki sposób powinniśmy się zabrać za projektowanie, zbieranie wymagań i tego typu rzeczy. Potem bardzo dużo mówi na przykład o tym, w jaki sposób powinniśmy pisać dobrej jakości kod, o na przykład obsłudze błędów, o optymalizacji, porusza też takie rzeczy projektowe, jak właśnie deadline'y, jak właśnie planowanie, wspomaganie się różnymi narzędziami, rozwój kariery programisty. No i ta książka, ona jest napisana w taki sposób bardzo zwięzły, właśnie akademicki i bardzo mi się w niej podoba takie podejście naukowe, że ja nawet sobie nie zdawałem sprawy, jak wiele różnych rzeczy, na przykład w latach 80. było autentycznie badanych tam na jakichś uniwersytetach w Ameryce. No i z tego zostały wyciągane tam różne wnioski. No i na przykład w tej książce możemy sobie przeczytać o tym, jak edytowanie kodu pod względem wcięć, jakichś klamr i tak dalej wpływa na czytelność. I zrobili taki test, w którym z jednej strony badali ilość popełnianych błędów, a z drugiej strony po prostu pytali programistów,
który kod wydaje im się najbardziej czytelny. I okazało się, że ten kod, który wydawał im się najbardziej czytelny, wcale nie był tym kodem, który powodował popełnianie najmniejszej ilości błędów. No i z tego można na przykład wysnuć taki wniosek, że oczywiście to dbanie o jakość kodu i też od tej strony wizualnej jest ważne i do pewnego stopnia poprawia nasze wyniki, ale w pewnym momencie staje się taką sztuką dla sztuki i na przykład mamy subiektywne odczucia, które nie mają poparcia w liczbach. Albo na przykład też jest taka świetna, takie świetne spostrzeżenie autora, że on przez 10 lat był świadkiem, jak projekty informatyczne przeszły rewolucję od planowania wszystkiego na pół roku do przodu w najdrobniejszych szczegółach, czyli waterfalla, do źle rozumianego agile'a, czyli do nieplanowania niczego i takiego YOLO programming, prawda? No bo wszyscy ci eksperci od Agile'a, za chwilę będziemy jeszcze o Uncle Bobie rozmawiać, oni mówią o tym, że to trzeba planować, ale i trzeba robić tam architekturę, wszystko i tak dalej, ale trzeba to tak robić, żeby być gotowym na zmiany, a nie po prostu w ogóle nie planować, no i potem jak będą zmiany, to się zastanawiać na bieżąco, co zrobić. I ta książka Steve'a McConnella, ona ma bardzo wielką bibliografię. Po każdym rozdziale możemy sobie na przykład znaleźć tam, nie wiem, po 10 pozycji, na przykład dotyczących zbierania wymagań, czy tam w innym rozdziale dotyczące optymalizacji, jakiejś obsługi błędów, właśnie prowadzenia projektów. No i ona po prostu zawiera bardzo dużo koncepcji, które są tak jakby wyzute z tego całego hype'u, który bardzo często można w książkach, które są stricte o jednej koncepcji znaleźć. No tylko ona przez to jest trochę ciężka, bo jest bardzo dużo rzeczy, trudno jest zapamiętać to wszystko. No jest napisana w taki nie do końca przystępny sposób i to jest kolejna książka, którą bardzo trudno jest przeczytać od deski do deski, ale jest mega wartościowa i tak jak mówiłem, to jest moja ulubiona książka dotycząca programowania. A inną ciekawą właśnie tutaj rzeczą jest to, że ta książka może nie jest stricte o programowaniu niskopoziomowym, ale mało tutaj jest takich rzeczy, które w ogóle nie pasują do programowania niskopoziomowego, bo zwykle jest tak w tego typu książkach, że one są o takim mainstreamowym programowaniu, no i po prostu my musimy sobie, prawda, włączyć ten filtr, że na przykład jak jest coś o klasach, no to my to robimy w inny sposób, że my mamy tam programowanie proceduralne, że my mamy hardware, że mamy ograniczoną pamięć, że tam nie mamy malloków i tak dalej. A tutaj bardzo dużo rzeczy jest takich, prawda, które można wziąć po prostu jeden do jednego i to jest kolejna taka, moim zdaniem, zaleta tej książki. Okej, dobra. Zobaczymy, co to jeszcze... Czy pisała... Czy... zaraz... Znikomy. Ja odkąd spróbowałem C++ w czystym C, już nie piszę w embedded. Tak, znam kilka osób, które właśnie są wielkimi fanami C++ w embedded. Tylko moim zdaniem problem polega na tym, że no jednak tych projektów w C++ jest dużo mniej i my musimy w dalszym ciągu znać to C, bo po prostu nigdy nie wiemy po pierwsze do jakiego projektu trafimy, a po drugie czy na przykład nie będziemy musieli być w stanie dostosować jakiegoś kodu, który był wcześniej w projekcie czy coś takiego. No i bardzo często tak jest, że jeżeli mamy jakiś wybór, no to chcemy korzystać z C++, a czasami ten wybór jest dokonany za nas wcześniej i jesteśmy skazani na ten język C. Czy czytałem wprowadzenie do algorytmów Cormana? Nie, tej książki nie czytałem. To znaczy, ja nie wiem, czy ta książka, ona się jakoś wyróżnia na tle innych książek o algorytmach. Bo ja czytałem jakieś książki o algorytmach, ja nawet nie pamiętam dokładnie autorów. I też na przykład jak byłem na studiach doktoranckich, to bardzo mi się właśnie podobały tam był semestr po prostu o tych algorytmach, a z kolei jak ja byłem wcześniej na automatyce,
to na studiach inżynierskich i magisterskich w ogóle tego nie było, albo było w taki sposób, żeby przypadkiem tego nie zapamiętać. A tam właśnie były wszystkie te przykłady tych struktur danych, jakichś algorytmów sortowania, prawda, tam haszowanie, coś tam, te złożoności obliczeniowe i tak dalej. No i moim zdaniem to jest bardzo potrzebne. Nie wiem, czy akurat ta książka, tu piszecie, że to jest hardcore, więc może ona nie jest w takiej bardzo przystępnej formie, ale ogólnie wydaje mi się, że jakaś książka o algorytmach na pewno powinna być. Każdy programista powinien przeczytać jakąś książkę o algorytmach. No już same takie właśnie zabiegi, jak tam jakieś lookup table, haszowanie, tego typu rzeczy, no one po prostu się przydają, prawda? Okej, okay, tutaj Michał pisze o Raście, że Rust to przyszłość, co jest stare. Tak, pisze wraz system do konwersji protokołów przemysłowych. Tak, jeżeli piszesz w Raście, to w sumie chyba dobrze trafiłeś, prawda? Wydaje mi się, że Rust jest przyszłościowy. Ogólnie ja w live'ie o językach polecałem te książki dotyczące Rusta na tej ich oficjalnej stronie. To są bardzo dobre takie książki wprowadzające. Jest jedna o Raście samym, druga jest o Raście w Embedded. No i tak właśnie, żeby zacząć z Rustem, ja te książki właśnie tak czytałem, żeby się dowiedzieć, o co chodzi w tym Raście, no i mi się bardzo podobały. No, ale tak więcej nic nie pisałem w tym, więc, ale faktycznie też podzielam tą opinię, że Rust to jest przyszłość, a też wydaje mi się, że bardzo dużą zaletą Rusta jest właśnie cały ten hype i jeżeli piszesz coś teraz na przykład na Embedded w Raście, a później na przykład nie będziesz mieć projektów embedded rustowych, ale chcesz dalej w Raście pisać, to sobie pójdziesz gdzie indziej, bo po prostu dużo firm chce tego Rasta mieć u siebie. Dobra, to teraz przejdźmy do kolejnych książek. No i następne książki, w sumie te kilka książek Uncle Boba mam. Tutaj na przykład jest czysty kod, tutaj jest czysta architektura. Jeszcze mam książkę, to jest tak jakby kontynuacja z tego kodu, albo może bardziej z nazwy kontynuacja. Jest taka książka, co się nazywa nie Clean Code, tylko Clean Coder. I to jest książka, która bardziej jest o takiej postawie programisty. No ale ogólnie wszystkie książki Uncle Boba są do siebie pod jakimś kątem podobne. Więc po pierwsze, to są książki dla już bardziej zaawansowanych programistów. Jak po prostu już pracujecie w zawodzie, albo na przykład jesteście juniorami, albo też po prostu tam midami, pewnie jako senior już po prostu mieliście z tym do czynienia wszystkim wcześniej. To są książki w odróżnieniu na przykład do tego Code Complete, napisane w bardzo przystępnym języku. Przykłady tam najczęściej są w Javie. No i oczywiście trzeba znowu zrobić tą selekcję, prawda? Bo na przykład Clean Code to jest książka, która mówi o tym, na przykład w jaki sposób dobierać nazwy dla naszych elementów w kodzie, która mówi o tym, że lepiej jest usunąć jakiś kod niż pisać w zbyt skomplikowany sposób, że powinniśmy pisać małe funkcje, że powinniśmy tworzyć abstrakcje. No i to są po prostu wszystkie takie zasady pisania w czytelny i łatwy do utrzymania sposób. To jest książka Clean Code. No i oczywiście my musimy sobie zrobić pewną selekcję, no bo jak na przykład tam piszą o tych zasadach Solid, które są stworzone dla programowania obiektowego, no to my ich w Embedded za bardzo nie wykorzystamy, no bo chociażby właśnie dlatego, że nie ma klas. Natomiast bardzo często wpadamy w taką pułapkę. Nie, to są książki dla programistów obiektowych, my w ogóle nie będziemy tego czytać. No i piszemy jakąś tam sieczkę, prawda, w plikach na 5000 linii. No a bardzo duża część zawartości tej książki da się po prostu przełożyć też do naszego kodu, do systemów embedded. To nieprawda, że jak się zrobi dodatkową funkcję, to na przykład te skoki do funkcji zabiją optymalność naszego programu.
bo bardzo często kompilator po prostu sobie poradzi i on w wynikowym kodzie nie zrobi tych skoków do funkcji, albo możemy mu jeszcze jakoś dodatkowo pomóc, odpowiednio pisząc na przykład tam jakieś albo funkcje inline, albo ustawiając flagi optymalizacji. No po prostu musimy sobie w jakiś dodatkowy sposób czasami poradzić, ale no to nie jest tak, że jak Uncle Bob pisze dla na przykład dla programistów obiektowych, to my powinniśmy wszystkie te jego porady wyrzucić do kosza. No. Bardzo fajna jest też ta książka druga, Clean Coder. To się nazywa jakoś po polsku. Teraz ja to znajdę może. Mam tą książkę u siebie, ale akurat jej nie przygotowałem tutaj na biurku. To spróbujemy ją znaleźć tutaj w Helionie. I to Uncle Bob Martin Clean Coder będzie miał. Jak to znaleźć teraz? Mistrz czystego kodu ona się nazywała. O. Tak. Kodeks postępowania profesjonalnych programistów. Taka jest polska wersja. I to jest bardzo fajna książka, która pokazuje taką postawę programisty. Tam pierwsze rozdziały na przykład są w formie takich jakby rozmówek programisty z jakimś project managerem. I Uncle Bob tutaj stara się właśnie pokazać, żeby nie dać sobie wejść na głowę, prawda? Że czasami mamy jakieś takie decyzje, które zależą tylko i wyłącznie od kwestii technicznych i to akurat będzie cytat z innej książki, którą za chwilę polecę, z pragmatycznego programisty, ale właśnie jest takie porównanie, że my jako programiści bardzo często dajemy sobie ingerować w te nasze jakieś narzędzia, w nasz warsztat, a to jest tak samo jakby chirurg mógł przyjąć od przełożonego instrukcję, żeby nie myć rąk przed operacją po to, żeby oszczędzić czas. No po prostu są takie rzeczy, na które osoba, która wie co robi, nie powinna się zgadzać, no bo to na niej spoczywają te aspekty techniczne. No i to jest książka, która też właśnie mówi o tym, w jaki sposób testować, w jaki sposób działać pod presją czasu, przy jakichś deadline'ach, w jaki sposób estymować zadania, w jaki sposób podchodzić właśnie do różnych takich aspektów pracy programisty. I to jest książka, która mniej się dużo skupia na kodzie, a bardziej na takiej postawie. No i ta książka jest bardzo podobna właśnie do innej książki, którą wspomniałem, czyli do pragmatycznego programisty. A w sumie tu mam na zakładce, dobra. I teraz ja czytałem pragmatycznego programistę w pierwszej wersji, tam ona miała taką czarną okładkę, natomiast jakiś czas temu wyszło nowe wydanie, ja nie wiem, czy w tym nowym wydaniu nie doszły po prostu jakieś materiały, ale właśnie pragmatyczny programista to jest książka, która opowiada o tej postawie, prawda, że nie powinniśmy robić na przykład jakichś żmudnych czynności, które można zautomatyzować, po to jesteśmy programistami, żeby nie tylko pisać kod produkcyjny, ale też jakieś skrypty, które nam pomagają. Jeżeli są jakieś narzędzia, które mogą nas odciążyć w jakichś zadaniach, to powinniśmy to robić, a my wtedy na przykład mamy więcej czasu, żeby zajmować się tymi kwestiami dotyczącymi na przykład projektu, czy jakichś usprawnień, więc to po prostu jest cała grupa książek, które wpisują się w ten sam styl. To są takie książki, które wyrabiają w nas etos pracy takiego dobrego inżyniera, prawda? No i właśnie Uncle Bob należy do tego nurtu, ten Code Complete, kod doskonały, też należy do tego nurtu właśnie pragmatyczny programista. Jest też taka książka Software Craftsmanship, Sandro Marcuso. Tak, to jest ta książka. I w ogóle cały ten ruch Software Craftsmanship, który powstał właśnie na podstawie tej książki
pragmatyczny programista. On właśnie o tym mówi, prawda? On jest taką pochwałą tego etosu pracy takiego prawdziwego inżyniera i tak no i powinniśmy właśnie do czegoś takiego dążyć. Ja ogólnie polecam te książki. Później jak przeczytamy na przykład właśnie Uncle Boba, tego pragmatycznego programistę, to te kolejne książki nam nie są aż tak potrzebne, no bo one z grubsza mówią zawsze o tym samym, ale po prostu warto kilka takich książek przeczytać, żeby mieć po prostu wyrabioną opinię, w jaki sposób to powinno wyglądać, żeby się skupiać na dobrych rzeczach, żeby pracować w odpowiedni sposób, żeby panować po prostu nad tym projektem, żeby nie dawać sobie wejść na głowę, no i to są właśnie książki, które pozwolą nam to osiągnąć. No i jak się pewnie domyślacie, to już są takie książki, które prawdopodobnie powinniśmy czytać, jak już po prostu pracujemy i na przykład jako juniorzy widzimy, jak wyglądają te projekty od środka, mamy jakieś podejście, czasami dostajemy jakieś zadania, w sumie nie wiemy dlaczego coś jest robione w taki sposób, no i właśnie to jest odpowiedni moment, żeby sięgnąć po tego typu książki. No, też jest bardzo dużo na przykład prezentacji w tego typu tematach, w internecie też na przykład jakichś wpisów na blogu, coś, no po prostu to jest jeden z takich bardziej popularnych tematów, no i po prostu warto się tym zainteresować. Jeżeli chodzi o Uncle Boba, to on ma jeszcze jedną pozycję, czysta architektura. I to jest taka książka w przystępny sposób tłumacząca te koncepcje dotyczące architektury, takie jak na przykład warstwy, moduły, interakcje między modułami, zależności, w jaki sposób zarządzać tymi zależnościami, w jaki sposób robić moduły tak, żeby jak najmniej potrzebowały tych zależności z zewnątrz, co robić z jakimiś zewnętrznymi bibliotekami, w jaki sposób organizować ten kod. No, i ta książka jest napisana na takim bardzo ogólnym poziomie. Tam nie ma zbyt wielu przykładów kodu. Tam jest trochę jakichś też rysunków. Zresztą ta książka, ona nie jest wcale taka gruba, prawda? Ona ma, nie wiem, z 200 stron ma, 350 ma. Także tą książkę się dosyć szybko czyta i ona jest taka lekka, no i oczywiście jak to bywa z takimi bardziej ogólnymi pozycjami, później musimy to sobie dopasować do własnego projektu, musimy trochę pokombinować, też zawsze jest tak, że mamy jakieś zgniłe kompromisy, że czasami nie możemy wszystkiego zrobić tak, jakbyśmy chcieli. Też tutaj wiadomo, część tej książki opiera się na tym, żeby korzystać z tych dobrodziejstw programowania obiektowego. Mamy więc na przykład właśnie interfejsy, klasy, jakieś tam hierarchie tych różnych obiektów. No i tego na przykład w embedded pewnie nie będziemy mieli. No ale oczywiście można sobie poradzić na przykład w praktyce. Prawdopodobnie dużo z tych elementów będziemy robili za pomocą wskaźników na funkcje. No i tak samo też w tym Code Complete też jest trochę o architekturze. No tak więc to są takie książki, które prawda wyrabiają w nas to takie ogólne podejście do architektury. No, wiadomo, że tam szczegółów jakichś prawie nigdy nie ma w tego typu książkach o architekturze, dlatego że tak naprawdę wszystkie te reguły musimy dostosować do naszego konkretnego projektu i nigdy nie jest tak, że coś, co ktoś napisze w książce albo gdzieś powie, może być zastosowane u nas jeden do jednego. No i właśnie dlatego te rzeczy związane z architekturą bardzo często bazują na doświadczeniu, bardzo często też tutaj działa taki mechanizm, że widzimy coś, co u nas działa źle i jak sobie czytamy taką książkę, no to widzimy na przykład kilka małych rzeczy, które możemy u siebie poprawić, które szybko mogą nam przynieść jakieś korzyści. No i ja na przykład często miałem coś takiego, że czytałem właśnie tego typu książkę i miałem po prostu taki pomysł, a w sumie u nas to tak nie do końca dobrze działa, a może by spróbować tak, jak tutaj ten gość pisze, prawda? No i tam nie ma bezpośrednio właśnie wytłumaczone, co konkretnie robić krok po kroku. To już właśnie jest ten etap taki bardziej abstrakcyjny, już taki bardziej właśnie
po to, żeby stać się seniorem. No i musimy po prostu sobie sami w jakiś sposób to włożyć do tego naszego kontekstu, prawda? Więc tak zwykle wyglądają właśnie te książki dotyczące architektury, dotyczące projektowania. No i po prostu musimy wiedzieć, że nie ma tutaj takich prawd objawionych. Okej, dobra, zobaczymy, co tutaj dalej piszecie. Czysta architektura. Tak, tutaj Michał Jamrożek poleca. Michał pisze o książkach, o wzorcach projektowych. Właśnie to jest jedna z następnych rzeczy, o których chcę powiedzieć. A właśnie, tutaj dobrze, że mi Michał przypomniał. Uncle Bob kiedyś był programistą embedded. W książce Czysta architektura jest po pierwsze tak. Po pierwsze jest rozdział dotyczący architektury w systemach embedded. I on tam właśnie tłumaczy, żeby zrobić na przykład warstwę abstrakcji dla software'u, żeby zrobić tam jakieś drivery i żeby to po prostu odgraniczyć od tej logiki aplikacyjnej. I drugim fajnym rozdziałem w tej czystej architekturze jest taka jakby historia życia Uncle Boba z różnymi projektami, z którymi on miał do czynienia. I on tam pisze, że zaczynał w latach 70. właśnie w tych czasach Kerrigana i Richego. No i na początku po prostu robił w takich projektach, gdzie były wielkie komputery na całe pokoje i tam się pisało często na przykład w assemblerze, później się pisało w C. No i on po prostu przechodził całą tą ścieżkę i on przeszedł od assemblera przez C, tam C++a, jakiegoś Smalltalka i tak dalej, w końcu do Javy. I on miał doświadczenie na własnej skórze z projektami bardzo mocno wchodzącymi w hardware. I dlatego mi się wydaje, że też właśnie warto przeczytać tę książkę, szczególnie, że mało jest takich książek, gdzie programiści embedded mają tam po prostu swoje 5 minut. No, także polecam. Okej, tutaj pragmatyczny program... Tak, to ja o pragmatycznym programiście później pewnie mówiłem, jak już to napisałeś. Software craftsmanship... tak, no to o software craftsmanship też mówiłem. Dobra, czy wszystkie te książki przeczytałem w całości? Te książki, które pokazałem na wizji, poza sztuką elektroniki, przeczytałem wszystkie chyba. Czekaj, czy może jakaś inna? Nie, te co pokazałem fizycznie, to przeczytałem wszystkie. A z tych, co pokazywałem na stronach, to nie wszystkie. A niektórych to nawet mówiłem, że w ogóle nie czytałem, prawda? Tylko słyszałem, że inne osoby polecają. Okej, to wywołaliście temat wzorców. Poszukam bandy czworga. Jest. Dobra, to jest banda czworga. Śmiemy na kamerę. Okej. To jest książka Bandy czworga, Gang of Four, Erich Gamma. Zwykle się Ericha Gamma chyba podawało jako tego głównego autora, ale jest czterech współautorów, dlatego ta książka się nazywa w skrócie GOF, od Gang of Four. I pewnie jak ktoś słuchał Korwina, to mu się to kojarzy z Bandą czworga, co właśnie Korwin opowiada, ale w ogóle ta nazwa jest wzięta od jakiejś chińskiej partii komunistycznej i tam był jakiś Gang of Four początkowo, a drugim najbardziej znanym użyciem tego Gang of Four jest właśnie ta książka do wzorców projektowych. No, w każdym razie to jest też książka, która otwiera w głowie różne klapki. Dlatego, że to są wzorce projektowe, czyli takie ogólne rozwiązania pewnych powtarzających się problemów. I ta książka bardzo fajnie pokazuje, w jaki sposób można tworzyć abstrakcje w naszych programach. Że bardzo często w tych abstrakcjach nie liczy się to,
co my robimy tak konkretnie, ale liczy się jakiś mechanizm, który jest w środku i autorzy, obserwując kod, byli w stanie właśnie wyselekcjonować taki leksykon wzorców i te wzorce są opisane według takiego szablonu, który oni stworzyli, że tam mamy napisane opis po prostu działania tego wzorca, kiedy warto go stosować, kiedy nie warto go stosować, jakie ma wady i zalety. Tam podzielili te wzorce na kilka grup, opisali też na przykład, które wzorce ze sobą współpracują, które czasami można rozważyć jako zamienniki. No, no i właśnie jest, z tego powstała ta książka, tak, Gang of Four, prawda, wzorce projektowe. To jest książka z początku lat 90. Mamy tutaj przykłady kodu głównie w Smalltalku i w C++. No i jakbyśmy chcieli bezpośrednio to przykładać na C, to z dużym prawdopodobieństwem będziemy musieli używać po prostu wskaźników na funkcje. Mamy na przykład tam takie wzorce jak Observer. Obserwera bardzo często się używa gdzieś w embedded, bo to jest po prostu taki wzorzec, który sprawdza, czy zaszło jakieś zdarzenie i potem w odpowiedzi na to zdarzenie, prawda, wykonuje jakąś akcję. No, mamy też kilka takich wzorców, których prawdopodobnie w ogóle nie będziemy używać. Na przykład mamy wzorce kreacyjne, które tak naprawdę opakowują maloki, prawda? Mam jakieś fabryki abstrakcyjne, takie rzeczy. No i to są rzeczy, które to są wzorce, które po pierwsze bazują na właśnie dynamicznej alokacji pamięci, a po drugie bazują jeszcze na dziedziczeniu, czyli składają się z dwóch rzeczy, których w embedded najczęściej nie wykorzystujemy, więc to są takie po prostu wzorce, których prawdopodobnie nie będziemy używać. No ale warto też tą książkę przeczytać po prostu, żeby zobaczyć to takie sposób myślenia, żeby zobaczyć ten taki sposób myślenia i w jaki sposób właśnie możemy podchodzić do problemów, bo bardzo często tutaj mamy właśnie też to odwrócenie zależności, które też nam się przydaje przy okazji architektury, bo zwykle to działa w ten sposób, że mamy kod jakiegoś wzorca, tam na przykład właśnie mamy te obserwery, jakieś wizytory, coś takiego i one za pomocą na przykład w C, jak zrobimy sobie wskaźniki na funkcje, te różne, powiedzmy, nasze moduły będą się podłączać do tej implementacji wzorca, ten wzorzec będzie na nich coś wykonywać, w ogóle nie wiedząc o konkretnych elementach, na których coś robi. No i to jest właśnie takie podejście, które w programowaniu takim proceduralnym często jest dla nas takim ograniczeniem. My nie mamy tej wyobraźni obiektowej i dzięki czytaniu takich książek, dzięki poznawaniu tych wzorców projektowych po prostu sobie lepiej radzimy. Ja w sumie w ogóle nie wiem, czy ja dobrze pokazałem, czy było widać tą książkę. Ona, bo tak teraz patrzę, że ta kamera jest trochę niżej. Ja też jeszcze zobaczę. Okej, więc tak wygląda ta książka. No i ona jest właśnie przetłumaczona na język polski i mogę ją spokojnie polecić. I przy okazji wzorców projektowych warto jeszcze powiedzieć o tym, że w embedded można znaleźć takie książki. Autor tych książek miał na nazwie, on się jakoś nazywał Bruce Douglas, coś takiego. I zostały stworzone jakieś takie, taki leksykon wzorców projektowych do embedded. No i ja czytałem tę książkę, przynajmniej fragment i też jakieś takie opracowania w internecie, czy jakieś takie PDF-y jego. No i mi się to szczerze mówiąc nie do końca podobało. Ogólnie to wygląda w taki sposób, że mamy wzorce projektowe dla embedded, stworzone według tego szablonu właśnie Bandage4Ga. Czyli mamy właśnie napisany szablon, mamy tam taki rysunek w UML-u, który pokazuje poszczególne elementy, mamy jakieś przykładowe zastosowania i tak dalej, ale wydaje mi się, że tam w dużej mierze to był przerost formy nad treścią, no bo mamy na przykład wzorzec projektowy debouncing, albo wzorzec projektowy sekcja krytyczna, wzorzec projektowy obsługa przerwania, no i wydaje mi się, że to po prostu jest przerost formy nad treścią. Mi się to nie do końca podobało. Nie wiem, może też za mało czasu poświęciłem, żeby się w to wgłębić. Może trochę też upraszczam temat, ale no nie wiem, te wzorce projektowe embedded mi się nie do końca podobały. Okej, dobra, zobaczymy, co tutaj jeszcze było.
Okej, okay, tu jeszcze miałem taką książkę, a zobaczymy najpierw, co na czacie piszecie. Dobra, tutaj widzę, banda czworga wzbudziła dyskusję. Michał pisze, że o wzorcach projektowych jest fajna strona i e-book w sieci. Tak, tam były takie jakby shopy. Teraz to było jakieś... nie, zaraz, jak to się nazywało? Zaraz znajdę tą stronę, bo wiem o co... O, Refactoring Guru. Wiedziałem, że coś z guru było w nazwie. Tak, i teraz pokażę właśnie... Tak, to jest bardzo fajna stronka dotycząca wzorców projektowych. Ja ją właśnie wklejam na czata. No i ta książka, ona w dużej mierze bazuje na... ta stronka w dużej mierze bazuje właśnie na książce o wzorcach projektowych. Też jest dokładnie ten sam podział na trzy typy wzorców: strukturalne, wytwórcze i behawioralne. No i na przykład właśnie takie wzorce jak fasada, prawda, czy tam adapter, proxy, prawda, to są rzeczy, które my w embedded na przykład też będziemy wykorzystywać. No i na tej stronce sobie można też zobaczyć, tam są fajne właśnie jakieś takie rysunki. Też są właśnie przykłady, jak to zrobić. Tu jakiś kod jest. No i to wygląda dosyć podobnie jak w tym, jak w tamtej oryginalnej książce, tylko jest też trochę bardziej dostosowane do naszych czasów, bo musimy pamiętać, że ta książka o wzorcach jest z początku lat 90. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o wzorce projektowe. Kolejna książka, którą bym chciał Wam pokazać, to Michael Feders i książka o pracy z zastanym kodem. I ta książka, ogólnie ona mi się podoba, ona porusza taki temat bardzo trudny, prawda, bo pracujemy z jakąś dużą bazą kodu, wielu rzeczy nie rozumiemy, no i ta książka zawiera takie strategie, po pierwsze takie, powiedzmy, na większym poziomie, żeby na przykład zmieniać tylko te elementy, nad którymi pracujemy, po to, żeby po prostu nie zatrzymywać prac nad projektem i żeby nie próbować wszystkiego przepisać od nowa, tylko żeby wprowadzać te zmiany jakoś tak bardziej płynnie. I też jeżeli na przykład jest jakiś kod, który raz był napisany i działa i więcej go nie tykamy, no to wtedy nie ma sensu go na przykład w jakiś sposób zmieniać, dostosowywać, no bo po prostu on spełnia swoje zadanie. I w tej książce mamy trochę takich właśnie też praktycznych wskazówek, bo na przykład dobra praktyka mówi, że powinniśmy napisać test do jakiegoś kodu, sprawdzić jak to, ten test powinien sprawdzać zachowanie, jakie było wcześniej, potem piszemy ten kod w nowej wersji i znowu sprawdzamy, czy nie wprowadziliśmy jakichś błędów. No i on tutaj porusza na przykład taką kwestię, że w tym kodzie legacy bardzo często nie jesteśmy w stanie takiego testu zrobić, albo musimy coś takiego robić ręcznie. No i tutaj mamy na przykład różne techniki, które nam pozwalają wydobywać jakieś funkcje, które pozwalają nam robić takie małe refaktoringi, które powoli dostosowują ten nasz kod, a jednocześnie autor mówi tutaj właśnie, że no to jest żmudny proces, ale z drugiej strony bardzo często tak właśnie wygląda też praca programisty, musimy sobie z tym radzić, no i ta książka, ona jest właśnie bardzo spoko pod tym względem, że opisuje temat, który nie jest prosty, temat, którego prawie nikt nie lubi, którego prawie nikt nie opisuje, no i warto też z czymś takim się zapoznać. Ale do tej książki ja mam jedno zastrzeżenie, a w sumie w praktyce nie do książki, tylko do tłumaczenia, bo moim zdaniem polskie tłumaczenie tej książki jest słabe, dlatego że na siłę są tłumaczone angielskie zwroty i czasami nie do końca jesteśmy w stanie zrozumieć, o co chodzi. I na przykład tam było coś takiego planting functions, planting class.
I tam w ogóle tłumacz poszedł w analogię do ogrodnictwa i tam było jakieś kiełkowanie, jakieś zasadzanie, coś tam. No i to trochę psuje odbiór książki. Prawdopodobnie, jeżeli macie możliwość, to może lepiej by było po angielsku po prostu tą książkę przeczytać, dlatego że no, to trochę obniża po prostu poziom zrozumienia i czasami też wychodzą po prostu śmieszne rzeczy. Więc książka sama w sobie jest dobra, ale tłumaczenie nie do końca. Dobra, co tutaj piszecie? Testy jednostkowe to remedium na zastany kot. Tak, tylko właśnie to, o czym mówiłem, że jak zaczynasz dodawać testy jednostkowe, to dosyć trudno jest po prostu to wszystko włożyć do tego frameworka testowego. Czy jest szansa że jakiś język będzie z ludzkością do momentu, jak będziesz odchodzić na emeryturę? No, wydaje mi się, że assembler, że C, Java. Czy nawet COBOL, prawda? COBOL jest takim językiem, który był używany od lat 50. i do dzisiaj w tym COBOLu ludzie piszą, więc on przeżył kilka pokoleń i wydaje mi się, że się też nigdzie nie ruszy, bo działa w różnych miejscach, gdzie ludzie boją się go wywalić. Więc wydaje mi się, że te języki, które teraz są popularne, się mogą utrzymać jeszcze przez wiele lat. Czy sztuka elektroniki tłumaczy w przystępny sposób, bo czasami nie ogarniam na elektronice na studiach? Nie, sztuka elektroniki tłumaczy chyba raczej w taki bardziej akademicki sposób. Tak jak mówiłem, na początek bym poszedł bardziej w te ośle łączki, prawda, te wyprawy w świat elektroniki, prawda, Piotra Góreckiego, takie rzeczy. Albo na przykład. Na Forbocie są bardzo fajne kursy online dotyczące elektroniki i zacząłbym od tego, a ta sztuka elektroniki, ona jest bardzo fajna, jak już rozumiesz mniej więcej o co chodzi i chcesz właśnie te szczegóły się dowiedzieć, albo masz już, prawda, to początkowe takie zrozumienie, chcesz o jakiś bardziej tam dalszych rzeczach, prawda? O jakichś układach, jak działają i tak dalej, prawda? Więc na sam początek sztuka elektroniki nie, ale na później jak najbardziej. Okej, przydałaby się książka po polsku o Mistra C i C++. No nie ma. Ja w sumie nawet nie wiem, czy jest książka po angielsku o Mistra C, bo są takie, prawda, książki, które są bardziej trochę marketingowe, które to Mistra C poruszają, a to nie są książki typowo dla inżynierów, tylko bardziej mają lokowanie produktów. A nie wiem, czy jest taka dobra pozycja jakaś o Mistra C nawet po angielsku. Posiadam polskie wydanie książki sprzed 20 lat. Tak pi razy oko. Czytałem będąc w technikum. Wydawało się spoko. Dobra, czyli to było o sztuce elektroniki. No, ogólnie jak jesteś na studiach i masz trochę samozaparcia, wydaje mi się, że tam poziom jest mniej więcej podobny do tego, co mówią na wykładzie na studiach, tylko masz to w formie tekstu, możesz sobie przeczytać 5 razy, lepiej zrozumieć, więc wydaje mi się, że na poziomie studiów spoko, prawda? Tak, tu embedownik też dobrze tutaj napisał o tej Mistrze, że w sumie nie ma do końca co pisać, tylko czytasz ten standard i tam wszystko jest. I do tego się mogę przychylić. Dobra, teraz kolejne książki, jakie miałem, to był Test Driven Development. Okej. Dobra, i to jest książka, powiedzmy. Tą książkę chyba nawet mógłbym dać na równi z tym Code Complete, jeżeli chodzi o moje ulubione książki do Embedded. I to jest książka, która miała bardzo duży wpływ na mój rozwój zawodowy, ponieważ to jest książka, no właśnie o tym, w jaki sposób Test Driven Development wprowadzać w Embedded. Ona tutaj pokazuje bardzo ciekawy proces, właśnie Test Driven Development jest techniką, która się zrodziła w takim programowaniu bardziej mainstreamowym i ciężko to było przenieść do Embedded. No i James Groening był takim pionierem, któremu udało się właśnie to zrobić, napisał tą książkę i dzięki temu
ta technika jest coraz bardziej rozpowszechniana w systemach embedded. Ja na tą książkę dosyć szybko trafiłem, bo tak po roku, po dwóch latach pracy w zawodzie, szukając sposobów na to, żeby poradzić sobie z błędami, bo ja wtedy miałem dużo problemów tego typu, że właśnie były jakieś regresje, że często trzeba było powtarzać po 5 razy te same błędy, trzeba było je naprawiać w różnych tam wersjach softu i tak dalej. Czasami jak się poprawiło jedną rzecz, to z powrotem wyskakiwał gdzie indziej jakiś stary błąd. Też przy pracy w zespole tam były różne problemy, no i ta książka Test Driven Development mnie trochę tak ukształtowała jako programistę. No i to jest jedna z takich książek, która niby opisuje dosyć abstrakcyjny temat, co nam się wydaje, że ciężko go będzie wprowadzić, a ja jakoś miałem takie szczęście, że akurat w tej firmie, gdzie wtedy pracowałem, można było to dosyć szybko zastosować w praktyce i w kilka miesięcy dzięki temu Test Driven Development widziałem wymierne efekty po prostu nauczenia się tego, że było faktycznie mniej błędów, ten development tak w perspektywie na przykład miesiąca szedł szybciej i udało mi się wyeliminować dokładnie ten problem, z którym walczyłem przez długi czas, czyli jak się wprowadziło jakąś zmianę, no to można było od razu sprawdzić, czy nie ma błędów gdzie indziej. No i przy okazji potem bardzo mocno wszedłem w ten temat TDD. Dzięki temu na przykład później miałem możliwości tam przy zmianie pracy, prawda, na przykład na rozmowach kwalifikacyjnych to był częsty temat. Potem w innych projektach ja bardzo często pomagałem to gdzieś wprowadzić, też zacząłem szkolenia o tym robić. Jest cała seria właśnie na moim blogu o Test Driven Development. No i to jest właśnie jedna z takich rzeczy, które bardzo mocno wpłynęły na to moje zawodowe życie. I drugą taką rzeczą, trochę przy okazji, która pozwoliła mi, której się nauczyłem dzięki tej książce, jest podejście właśnie do Makefile'i, do systemów budowania, no bo po to, żeby Test Driven Development zastosować w praktyce, ja musiałem się nauczyć, jak to zrobić, żeby kod dało się uruchomić na mikrokontrolerze i jednocześnie, żeby dało się na GCC, na PC-ta. I to mnie skłoniło właśnie też do nauki po prostu składni Makefile'i. Więc to był dla mnie taki dodatkowy plus. No i ta książka, ona chyba też jest jakoś z 2011 roku. Tam mamy bardzo fajne przykłady, na przykład o tym, jak możemy sobie zaprogramować jakiś taki, tam chyba był budzik, tam była jakaś pamięć flash. Tam są po prostu takie życiowe przykłady z systemów embedded. No i ta książka też przy okazji uczy czystego kodu, no bo bardzo ważną częścią Test Driven Development jest to, że jak mamy działający test, to możemy sobie refaktorować ten kod i ona uczy takiego podejścia właśnie do refaktoryzacji, tylko akurat z tą refaktoryzacją tam, to mi się wydaje, że ja tam chyba aż trochę przesadzałem po tym, jak przeczytałem tą książkę. Miałem właśnie taki okres, gdzie robiłem aż za dużo tych podfunkcji i potem aż się nie dało dojść do tego, co kod robi, bo wszystko było potem jeszcze w jakiejś podfunkcji. Wydaje mi się, że to już była lekka przesada i potem to trochę zmodyfikowałem i po prostu znalazłem ten taki optymalny styl po jakimś czasie. Ale no, książkę w dalszym ciągu polecam. Jest to jedna w sumie z takich lepszych pozycji, które też właśnie otwierają w głowie takie klapki, pozwala też nauczyć się jakiegoś takiego innego spojrzenia. I w tym Test Driven Development bardzo fajną rzeczą jest właśnie to, że później możemy mieć nawet jakiś kod, do którego nie mamy testów, ale ten sposób działania, że robimy małe zmiany w kodzie i sprawdzamy, czy niczego nie zepsuliśmy, on odmienia po prostu nasze podejście do programowania. Nie robimy tak, że piszemy coś przez tydzień, a potem przez drugi tydzień próbujemy to uruchomić, bo są jakieś małe błędy, no tylko po prostu zwalamy tak jakby dużą część pracy na kompilator, na po prostu debugowanie małych kroczków i no to po prostu zmienia nasze spojrzenie na programowanie. Jest jeszcze druga książka o Test Driven Development, tylko ona jest nie o embedded, ona jest bardziej ogólna. To jest Kent Beck, Test Driven Development. No i to jest oryginalna książka,
która jako pierwsza poruszyła tematykę tego test driven development. Ta książka jest taka dosyć krótka. Przykład tam jest w Javie, jest jakaś aplikacja bankowa, która przelicza jakieś pieniądze, no i tam są te podstawowe koncepcje wytłumaczone. Ogólnie jak ktoś jest zainteresowany tematem, to może sobie przeczytać, ale to nie jest taka, powiedzmy, obowiązkowa książka. Jeżeli ktoś przeczyta tego Groeninga i nie miał wcześniej do czynienia z test driven development, to wszystkiego się dowie, a później ta książka tak naprawdę też mi się wydaje, że niewiele wnosi, jak już mamy trochę doświadczenia, no bo ona jest taka właśnie, żeby zainteresować tematem. No ale jak ktoś chce przeczytać, to na pewno tam znajdzie coś dla siebie. Ostatnio o test driven development też się pojawiło trochę książek. Wydaje mi się, że była jakaś książka o C++ embedded. Teraz zobaczymy, czy jest na Amazonie. Nie, dobra. Ja nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale była jakaś taka książka właśnie C++ embedded i TDD. Ja tych nowych książek nie czytałem, a jak widziałem takie opinie, no to wydaje mi się, że ta książka Groeninga jest wystarczająco dobra, można sobie później to jakoś uzupełnić, ale chyba nie trzeba. Jeżeli kogoś interesuje ten temat, temat test driven development, to dobrze się właśnie też zainteresować literaturą taką bardziej skierowaną do programistów tam C-Sharpa czy Javy, bo oni, u nich tam po prostu test driven development dużo mocniej jest wykorzystywany, mają tam jakieś frameworki i tak dalej, także można sobie po prostu poczytać, jak to wygląda u nich i może się jesteśmy w stanie wtedy czegoś ciekawego dowiedzieć i to w jakiś sposób przenieść do siebie. A przy okazji też właśnie ten cały nurt software craftsmanship bardzo dużo pisze o test driven development, Uncle Bob jest jednym z takich właśnie propagatorów testów, więc to też spoko, tutaj możemy sobie właśnie znaleźć dużo ciekawych materiałów, które tam uzupełnią naszą wiedzę. Ok, Marcin Wiss wydał książki o embedded, czy czytałem? Ok, Marcina Bisa książek nie czytałem, ale widziałem jego prezentację dotyczącą Linuxa. On ma w ogóle on ma też chyba jakieś szkolenia online dotyczące Linuxa. Ogólnie gość zna się na temacie. Bardzo mi się podobała jego prezentacja w Bydgoszczy na BitConfie. Możliwe bardzo, że ona jest teraz już dostępna gdzieś do obejrzenia po prostu online. No i mogę po prostu polecić, bo zna się na rzeczy i fajne tematy pokazuje. Tak, więc ta strona jego to jest bislinux.com, więc tak, na pewno Marcina Bisa mogę spokojnie polecić. Natomiast samej jego książki nie czytałem. Dobra, tu jeszcze pytanie, jak tam studia doktoranckie? Ja studiów doktoranckich zrezygnowałem gdzieś tak po półtora roku. Nie byłem w stanie tego ciągnąć razem z pracą. No i napisałem też artykuł na blogu, jak to wyglądało. On się jakoś nazywał doktorat i praca na etacie, coś takiego. Także jak kogoś interesuje temat doktoratu, to tutaj może znaleźć. Tak, łączenie doktoratu z pracą na etacie na moim blogu. To jest właśnie artykuł podsumowujący właśnie moje doświadczenia dotyczące doktoratu. No, ogólnie ten temat studiów, tytułów i tak dalej, to może jest na oddzielną dyskusję. Ja go trochę, o nim trochę mówiłem przy okazji rekrutacji, a w sumie jeszcze jest kilka książek, o których chciałbym powiedzieć, więc może na razie nie będę tego tematu tak rozwijać. Okej. I to były książki o TDD. No i teraz może sobie jeszcze opowiedzmy właśnie o tych książkach Jacka Gansel.
Na te jego książki trafiłem dosyć późno. Nie czytałem ich od deski do deski, tam tak przeczytałem po kilkadziesiąt, po 100 stron. No i on ogólnie ma dosyć fajne podejście, bo on nie mówi bezpośrednio o jakichś konkretnych narzędziach, nie mówi bezpośrednio o jakichś konkretnych procesorach, nie analizuje kodu konkretnych projektów, tylko mówi o rzeczach, które są przydatne w pracy. Mówi o jakichś na przykład typowych błędach przy pracy z hardwarem, mówi o jakichś typowych problemach ze współbieżnością, z przerwaniami, jakieś porady dotyczące debugowania, takie po prostu praktyczne wskazówki. Ta książka też jest w tym samym nurcie, co na przykład ten Software Craftsmanship. On też się utożsamia z Test Driven Development. Nawet wydaje mi się, że do tej książki tego Jamesa Groeninga Jack Gunsell napisał wstęp. No i to jest właśnie taka książka, która nam pokazuje jakieś takie rzeczy, o których warto pamiętać w Embedded. To jest taka, powiedzmy, lektura do poduszki, prawda? Że to nie jest jakaś taka ciężka, techniczna książka, tylko o takich różnych przypadkach, które możemy spotkać w projekcie. I ta książka, nie wiem, czy ja czegoś nie pomyliłem, czy to trochę, czy on miał jakieś inne książki, ale wydaje mi się, że ta książka, ona ma dwa wydania i oba te wydania zupełnie różnią się treścią. Że tak jakby pierwsze i drugie wydanie to są dwie zupełnie inne książki. Może ja coś przekręciłem, może miałem w rękach po prostu książkę o innym tytule i tego nie zajarzyłem, ale wydaje mi się właśnie, że ja widziałem dwie jego książki, wydawało mi się, że to są dwie edycje tego samego, a były zupełnie inne. No ale ogólnie właśnie tego autora mogę polecić, on fajnie pisze o embedded, to jest stricte książka o embedded dla programistów embedded, o różnych przypadkach, które się dzieją w projektach, prawda? No i ogólnie takich książek jest mało, więc może warto się czymś takim zainteresować. Kolejna książka, wydaje mi się, że tutaj, tak, Piotr Zdunek chyba pisał, czy ktoś taką listę książek dał, wydaje mi się, że te książki, które tutaj teraz omawiam, to po kolei są też z tej listy. Making Embedded System. Better Embedded Systems Software. Tak, czyli Making Embedded Systems, prawda? To jest kolejna książka właśnie z tej listy tutaj Piotra. Tak, i ja tej książki nie czytałem. Widziałem bardzo dużo pochlebnych recenzji na ten temat. Autorka tej książki, Alessia White, ona jest autorką również takiego podcastu Embedded FM. Podcast jest bardzo fajny. O książce też słyszałem bardzo dużo dobrego. No i z tą autorką ja się zgadzam w wielu tematach, właśnie też z tego podcastu, tam z jakiegoś jej bloga, z jakichś fragmentów kodu, które ona dawała, więc wydaje mi się, że mogę nawet bez czytania tę książkę spokojnie polecić, tym bardziej, że tutaj na czacie też piszecie, że ta książka jest dobra po prostu. Autorka też, ona ma doświadczenie w systemach Safety Critical. Ona w ogóle chyba ma z 15 czy 20 lat doświadczenia w embedded, tam w jakichś też aplikacjach IoT, jakichś medycznych. Także no po prostu to jest dobra książka i to jest książka stricte o systemach embedded i to nie jest książka od zera, to jest książka już właśnie dla osób pracujących w zawodzie. Wydaje mi się, że bardzo fajna lektura. Okej. Dobra, z takich książek fajnych jeszcze może sobie przejdźmy do tematu Safety Critical. I książka dotycząca Safety Critical, bardzo fajna, autorstwa Chrisa Hobbsa. I to jest książka stricte dotycząca właśnie aspektów takich programistycznych. Ja tej książki nie czytałem od deski do deski. U nas w firmie
ta książka była w biblioteczce firmowej. Ja ją tam trochę przejrzałem, ale tak no nie miałem nigdy czasu jej tak dokładniej przestudiować. No ale tak z samego przekartkowania, z różnych opinii w internecie i tego, co tam słyszałem o tej książce, to mogę ją z czystym sumieniem polecić. Ona opisuje różne aspekty programistyczne, ona opisuje cały ten proces developmentu systemów safety critical i to jest książka właśnie skupiająca się na aspektach programistycznych różnego rodzaju. I widziałem jakąś informację, że chyba niedługo, chyba w tym roku wyjdzie drugie wydanie tej książki, jakieś takie rozszerzone, uzupełnione, więc jeżeli na przykład chcielibyście kupić tą książkę, to polecam też zainteresować się tym nowym wydaniem, bo być może lepiej będzie kupić po prostu jakoś na jesieni tą książkę, jak już będzie w nowej wersji. A z takich jeszcze książek dotyczących safety critical, ale takich mniej stricte programistycznych, to ja bardzo lubię książkę Nancy Leveson Engineering a Safer World. No i w ogóle autorka, ona jest jednym z największych autorytetów w branży safety critical, tylko ona nie zajmuje się stricte tymi częściami software'owymi. Ona bardziej skupia się na takich rzeczach jak analiza bezpieczeństwa, jak taka analiza powypadkowa. Ona na przykład była biegłym sądowym w takiej głośnej sprawie TERAC-25, kiedy urządzenie do radioterapii napromieniowało zbyt mocno pacjentów i przyczyniło się tam do kilku przypadków śmiertelnych. No i ona tutaj często stawia takie no, dosyć smutne diagnozy, na przykład o tym, że bardzo często te przepisy, one nie do końca służą temu, żeby to oprogramowanie czy te urządzenia były bezpieczniejsze, żeby uczyć się na jakichś błędach. One bardzo często powodują po prostu wskazanie jakiegoś kozła ofiarnego. Ta analiza różnych wypadków, ona po prostu polega na wytworzeniu takiego jakby ciągu przyczynowo-skutkowego, że tutaj nastąpił wypadek, wcześniej wydarzyło się coś innego, wcześniej coś jeszcze innego i w momencie, kiedy dojdziemy do pierwszego zdarzenia, które jest zależne od jakiejś osoby, to zwykle ta osoba jest później odpowiedzialna. No i ona podaje na przykład tam przypadki też niezwiązane zupełnie z softwarem, tam na przykład jakiś katastrof chemicznych w Indiach, gdzie na przykład jakiś serwisant, który był zatrudniony 2 miesiące wcześniej, poszedł do więzienia za spowodowanie jakiegoś wycieku chemikaliów, a okazało się, że na przykład przez lata tam trwały różne zaniedbania i ona właśnie pokazuje dużo tego typu historii i też mówi o tym, że takie podejście stricte przyczynowo-skutkowe, ono zataja pewne mechanizmy, że to trzeba raczej pokazywać jak taki system ze sprzężeniem zwrotnym, że jeden element wpływa na drugi, a ten drugi element z powrotem na pierwszy i że po prostu z czasem się różne działania nasilają, powodując tak jakby coraz większą degenerację tego systemu. No i ona też wysnuwa taki wniosek, że najczęściej taką prawdziwą siłę sprawczą i jakąś winę za te różne wypadki to mają po prostu jacyś tacy ludzie na kierowniczych stanowiskach, którzy czasami robią coś po prostu tak po łebkach, żeby mieć z tego jakieś korzyści finansowe albo na przykład nie chcą przychylić się do jakichś opinii technicznych po to, żeby to nie obniżyło po prostu zysków ze sprzedaży. No i to ma taki dosyć smutny wydźwięk, no ale jest taką historią z życia po prostu, że bardzo często te wszystkie tak jakby wypadki, jakieś takie sprawy związane z tym safety critical, one się rozbijają o to, że no, że są jakieś kwestie proceduralne, gdzie w grę też wchodzą pieniądze, no i tak po prostu jest. Okej, i tutaj w tym temacie jeszcze mogę polecić taką książkę, która jest trochę bardziej, powiedzmy, niezwiązana z embedded, czy też z safety critical. To jest taka beletrystyka, to znaczy nie beletrystyka, to jest książka, powiedzmy, biograficzna.
Richard Feynman, a co ciebie obchodzi, co myślą inni? I ta książka składa się z dwóch takich części. Po pierwsze, tam są różne takie anegdotki z życia Richarda Feynmana. To jest słynny fizyk, noblista. No i ta książka po prostu jest taka fajna do czytania, tam są różne śmieszne historyjki i tak dalej. No ale z drugiej strony Richard Feynman też był w komisji, która badała katastrofę Challengera. No i on tam pisał takie wspomnienia jakby z prac tej komisji, no i on pokazywał tam dokładnie te same mechanizmy, które na przykład opisuje Nancy Leveson, które również na przykład możecie sobie zobaczyć w serialu Czarnobyl, że po prostu te główne decyzje zwykle zapadają tam gdzieś wyżej. Często te komisje, one tak naprawdę niczego nie są w stanie udowodnić, nie mają dostępu do różnych danych. Ten Richard Feynman, on trochę wykorzystywał swoją pozycję, bo jako znany fizyk, noblista, on po prostu czasami tak wystawiał na próbę te różne procedury biurokratyczne i uchodziło mu to na sucho, ale zdawał sobie sprawę, że gdyby nie to, że ma taką pozycję, a nie inną, to taki zwykły szary człowiek czasami nie byłby w stanie dotrzeć do informacji, które w końcu doprowadziły do tego, że została wyjaśniona przyczyna tej katastrofy Challengera. Więc to jest taka książka właśnie, którą też warto przeczytać po części tak dla dla rozrywki, a po drugie też właśnie dlatego, że tam można się dowiedzieć trochę o tym, w jaki sposób powstają te różne katastrofy, właśnie tak od strony safety critical. Okej, dobra, zobaczę, jakie tutaj mam jeszcze na liście książki. Dobra, tych raczej nie... Dobra, ja tu jeszcze pokażę taką książkę. To jest książka Dale Carnegie, Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. I to jest książka o tak zwanych umiejętnościach miękkich. Jak idziemy do pracy, to nam bardzo często na jakichś szkoleniach tą książkę polecą. Też ta książka się bardzo często przewija na różnych takich prezentacjach czy poradach tego, w jaki sposób podchodzić do ludzi. No i ja z tą książką miałem do czynienia właśnie już jak zacząłem pracować, po to, żeby bo ktoś tam zauważył, że ja bardzo często mówię tam prosto z mostu po prostu o tych różnych rzeczach związanych z softwarem, stawiam jakieś tam takie diagnozy, że coś nie działa, coś jest źle i tak dalej, no i że trzeba nauczyć się tak bardziej politycznie do tego podchodzić. I ja kiedy czytałem tą książkę, to no ogólnie byłem bardzo smutny z tego, co tam przeczytałem, bo to jest książka, która mówi mniej więcej o tym, w jaki sposób rozmawiać z ludźmi, żeby osiągnąć swój zamierzony cel. No i ona tam nie jest bezpośrednio o jakiejś takiej manipulacji, o jakichś złych praktykach, ale spokojnie te rzeczy tam zawarte mogą zostać wykorzystane właśnie do manipulacji. No i też bardzo często widziałem jakieś tak powiedzmy w retrospektywie, jak te techniki z tej książki ktoś na przykład próbował na mnie wykorzystywać i takim jednym efektem przeczytania tej książki było to, że jak później na przykład telemarketerzy dzwonią i proponują jakieś super promocje, to oni na pewno korzystali z tej książki, tam jest na przykład taka porada, żeby zwracać się do ludzi po imieniu, bo oni to tam lubią i tam jest większa szansa, że osiągniemy nasz cel. No i jak ja słyszę, jak te osoby, powiedzmy, co trzy słowa wciskają moje imię i to jest tak absurdalne i tam trochę ten szyk zdania im zaburza, to ja na przykład zapala się czerwona lampka, właśnie, że to jest jakaś taka technika wzięta z jakichś książek. Dlatego na pewno taką książkę warto przeczytać, nawet jeżeli nie chcemy, powiedzmy, stosować samemu tych różnych technik, to warto to wszystko znać, no bo po prostu czasami niektórzy ludzie stosują te techniki. Też to nie jest takie do końca jasne, czy to dobrze, czy źle, że się stosuje te techniki, no bo tak naprawdę to, czy
efekt po prostu wykorzystania umiejętności interpersonalnych jest dobry czy zły, to też zależy od naszych intencji, prawda? Więc owszem, można wykorzystywać te rzeczy do robienia pewnych jakichś tam niecnych rzeczy, ale może też być inaczej i to może po prostu nam pomóc na przykład utrzymywać dobrą atmosferę w zespole, przyjmować krytykę i tak dalej. No ale ta książka moim zdaniem jest taka dosyć wątpliwa moralnie momentami, ale z drugiej strony no po prostu też warto ją znać, warto wiedzieć takie rzeczy. Dobra, co tutaj piszecie? Jestem przeszkolony z manipulacji. To znaczy, no ja jedną książkę przeczytałem, a wiem, że tam w ogóle jest dużo więcej takich rzeczy i na przykład w tej książce jest jeden taki przykład, jak ten autor wyprowadzał gdzieś psa i ten pies właśnie, nie wiem, on nie sprzątał po swoim psie czy coś takiego, miał dostać mandat, no i rozmawiał z policjantami i właśnie korzystając z jakichś takich technik zaczął rozmawiać o... No tak jakby miło się odnosił do tych policjantów, gadał jakieś takie tematy, o których chcieli słuchać i wykorzystał to, żeby nie dostać mandatu. No i czasami ja miałem takie wrażenie, że na przykład ta książka zachęca ciebie do gadania z ludźmi na jakieś tematy, które w sumie cię nie obchodzą i ty wchodzisz w ich prywatne życie po to, żeby osiągnąć jakiś cel, żeby na przykład albo im coś sprzedać, albo uzyskać jakąś informację. No i to jest manipulacja po prostu, więc warto przeczytać, żeby wiedzieć i żeby się bronić przed takimi rzeczami. Biała manipulacja. O, siema Adrian w ogóle. Dobra. Okej, mam jeszcze kilka książek przygotowanych, mam na przykład taką fajną książkę, już taką trochę luźniejszą. Masters of Doom, ja o niej pisałem też w mailu, jak ktoś jest na mailingu i dostał właśnie maila zapowiadającego tego live'a, ja dałem linka do tej książki. Ogólnie zachęcam wszystkich, którzy tutaj oglądają na żywo, czy właśnie oglądają z odtworzenia, żeby zapisywać się na newsletter ucgosu.pl, łamane na newsletter. Tam znajdziecie informacje właśnie o tych wszystkich live'ach, no bo one odbywają się jednak trochę nieregularnie, zwykle to są środy co 2 tygodnie, ostatnio są trochę częściej, teraz majówka i po majówce będzie trochę rzadziej, także jak chcecie ucgosu.pl/newsletter, tam znajdziecie po prostu zapis na newslettera. Ja teraz właśnie też jeszcze linka na czat podam, też będzie w opisie tego filmiku. Tak, dobra. I wkleiłem na czata właśnie też linka. A przejdźmy do książki właśnie Masters of Doom. Ja miałem przygotowanych kilka też takich książek trochę luźniejszych, no ale teraz już nie będzie czasu, prawda, bo się zbliża 22, więc to jest książka o Johnie Romero i Johnie Carmacku, dwóch twórcach ID Software i oni tam piszą o tym, jak to znaczy to jakiś dziennikarz, prawda, podsumowuje ich biografię i pisze na przykład o tym, jak oni za dzieciaka grali na automatach, potem na przykład interesowali się od strony programistycznej, jak to działa, zaczęli tworzyć jakieś własne gry, no i po prostu z takiej zajawki jakiejś młodzieńczej po prostu powstała cała firma, która robiła najlepsze gry na świecie. Oni tam w ogóle tego nie robili jako taka wielka firma, nie mieli takich struktur korporacyjnych, tylko wynajęli sobie jakąś willę, tam wszyscy mieszkali, prawda, żarli pizzę, pili kole. No i to jest taka książka, która pokazuje tak fajne właśnie takie podejście do tego, żeby robić to, co się lubi, może się uda i właśnie wyjdzie z tego coś fajnego. Też ta klimata, ta książka ma taki klimat lat 90. Tam na przykład są opisane takie rzeczy, jak na przykład to, że wtedy gry były uznawane na przykład za coś złego, że jak w grze zabija się jakieś tam ludziki, to na pewno potem się wyrośnie na bandytę
Tam też jest na przykład opisane na podstawie tam jakichś przypadków Ozziego Osborna i tak dalej. No jeżeli ktoś dorastał w tych czasach, pewnie wie o co chodzi. Ta książka też jest taka trochę nostalgiczna, a poza tym opowiada o grach, też opowiada o życiu programistów, no i ogólnie mega ją polecam. Z tego typu książek jest jeszcze druga książka, której ja niestety nie byłem w stanie dostać. Oryginalny tytuł nazywa się Stay a While and Listen, czyli usiądź na chwilę i posłuchaj. To są słynne słowa Deckarda Caina z Diablo i to jest książka opowiadająca o no, po prostu kulisach powstawania Diablo, o tym w jaki sposób tam żyją programiści, o różnych przekraczaniu deadline'ów, pracy tam po kilkanaście godzin przed samym deadline'em, co jest bardzo popularne w branży tworzenia gier komputerowych. No a z drugiej strony tam też są właśnie jakieś fajne anegdotki i po prostu jest dużo też takich książek, powiedzmy, trochę biograficznych, trochę właśnie o jakichś takich powstawaniu fajnych rzeczy. No i to też sobie warto przeczytać już tak trochę bardziej na luzie, prawda? To nie jest jakieś must have dla programisty embedded, tylko żeby sobie właśnie no dowiedzieć się o tym po prostu, w jaki sposób może się potoczyć kariera też na podstawie życiorysów jakichś ludzi. Okej, i o czym bym tutaj jeszcze mógł powiedzieć? Dobra, tu miałem jeszcze też przygotowaną taką właśnie literaturę Stanisława Lema. Ostatnio bardzo lubię to czytać. Wcześniej tak za bardzo nie czytałem Lema, no i to już jest w 100% taka beletrystyka, prawda? Jakieś takie właśnie bajki robotów, prawda? Po kilkadziesiąt stron takie fajne opowiastki też tam z jakąś techniką w tle. Jeżeli ktoś nie czytał, to polecam. Jeżeli ktoś czytał, to pewnie też tutaj na czacie są jacyś fani Lema, także mega polecam też tego typu książki. Jeszcze jedną taką książkę, to znaczy w sumie są dwie książki tego typu, to są takie książki dla juniorów. Jedna książka to jest Mateusz Kupilas, junior developer, a druga książka Macieja Aniserowicza, Zawód programista. I to są książki, które tak trochę opisują kulisy pracy programisty w ten sposób, czego mniej więcej się trzeba uczyć, czego się spodziewać, kiedy aplikować do pracy i tak dalej. I w sumie jak ja te książki kupowałem, to bardziej to w sumie polegało na tym, że ja chciałem wesprzeć autorów tych książek. One mi tam do końca nie były potrzebne. Bardzo często na przykład te książki pożyczam jakimś znajomym, którzy chcą się przebranżowić albo właśnie zastanawiają się nad tym. Tam po prostu jest wszystko opisane, to co trzeba wiedzieć. Też bardzo. W ogóle ta książka, na przykład Mateusza Kupilasa, to ona powstała w ten sposób, że on prowadzi kanał na YouTubie Java Dev Mat i tam ludzie po prostu zadawali mu różne pytania. On to spisał w formie książki. Tego samego autora polecam jeszcze grę karcianą IT Startup. Może słyszeliście? On właśnie później stworzył swój własny produkt. Grę taką. O projektach informatycznych. Tak, to jest też całkiem fajna sprawa. To jest taka karcianka, trochę jakby na Magicach wzorowana. I właśnie ten sam autor, co stworzył tę książkę, on później wydał tą karciankę. Teraz są już do tego dodatki. To się całkiem fajnie rozwinęło. No i tam dla osób, które chcą spędzić trochę czasu właśnie z dala od komputera, to jest całkiem fajna opcja. Także tego linka też tutaj wkleję, polecam tę grę. Dobra, i teraz jeszcze. Okej, wyszło dosyć długo, prawda? Już jest 22. A na koniec jeszcze chciałem porozmawiać o dwóch takich tematach, które bardzo często się przewijają. W sumie jeden wydaje mi się, że z kontekstu już tutaj wyszedł, czyli czy trzeba czytać książki od deski do deski, żeby wynieść z nich wartość. No i jak widzieliście pewnie na wielu tutaj przykładach, wiele tych książek to są takie kobyły. Ciężko je przeczytać od deski do deski, ale spokojnie dają wartość, jeżeli przeczytamy je w kawałku.
A druga rzecz to często można spotkać jakichś właśnie takich guru biznesu, coś tam, że czyta jedną książkę tygodniowo, to ci da przewagę nad innymi, coś tam, jakieś te wyzwania w czytaniu książek i tak dalej, takie czytanie na ilość. No ja ogólnie tego też nie polecam. To w sumie nie ma za bardzo sensu. Czytamy jakąś książkę po łebkach, nic z niej nie wyniesiemy. No to jest po prostu bez sensu. Także takie wyzwania, coś tam, one czasami są fajne, żeby zmotywować do czytania, żeby zacząć, ale no, nie trzeba się tym aż tak bardzo przejmować. Okej, widzę tutaj jeszcze jedno pytanie: skąd mam czas na czytanie tych wszystkich książek? No, ogólnie ja czytam rocznie, może tak nie wiem, z 10, 20 może. Coś takiego, no a po prostu przez wiele lat się namnożyło tych książek tyle, prawda, jak ja tam je czytam od, nie wiem, 10 lat czy ilość, to przeczytanie tam tylu książek technicznych to tam nie jest jakiś wielki wyczyn, pewnie są osoby, które czytały tego dużo więcej. No, ale ogólnie, no co, no jak się tak czyta jakąś książkę tam do poduszki, czasami jak cię wciągnie książka, to czytasz na przykład w kilka dni całą. Albo na przykład jak potrzebujesz do czegoś konkretnego tą książkę, to wtedy ją szybko przerabiasz. No i się tak nazbiera. No, też właśnie trzeba brać to pod uwagę, że ja tutaj podałem wiele książek i to są takie książki na różne etapy życia programisty, prawda? Że na początku, jak jesteś juniorem, to bardziej będziesz czytać te książki typu Kardaś, typu Sztuka Elektroniki, właśnie żeby się tam nauczyć tych rzeczy. Później sobie przejdziesz do takiego Uncle Boba, tam Code Complete. W międzyczasie te książki, na przykład takie jak Lem czy Feynman, to nie są książki o programowaniu, prawda? Są takie, powiedzmy, luźno powiązane, to sobie to czytasz tak po prostu w wolnym czasie. No i tam po iluś latach się po prostu nazbiera taka biblioteczka. To chyba nie jest jakiś tam wielki wyczyn, chociaż no, jak się widzi po prostu wszystko to z dużej perspektywy czasu, to się wydaje, że tego jest tak dużo. No i to jest właśnie też taki fajny efekt, że jeżeli coś robicie systematycznie, no to po kilku latach dopiero doceniacie, jak dużo udało się tego zrobić, prawda? Tak, embedownik pisze, że beletrystykę można sobie czytać, można sobie robić challenge, ale techniczne to nie wiem. Te challenge'e bardzo często też są do książek biznesowych. No, ale to później z tych książek biznesowych jakoś przeszło ogólnie na książki i teraz widzę, że często jest taki hype właśnie, żeby robić challenge'e ogólnie na czytanie czegokolwiek i wydaje mi się, że to jest bez sensu. Please wrzuć gdzieś listę. Wrzucę tą listę. Ja w ogóle miałem zrobić na blogu wielką listę książek i to już miałem zrobić od bardzo dawna. No i wydaje mi się, że najwyższy czas, żeby ta lista powstała, tym bardziej, że tutaj był taki duży live. Dobra. No wydaje mi się, że ten stream się dosyć mocno przedłużył. Już jest 5 po 10, więc powoli pora kończyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli też macie właśnie jakieś swoje książki, które możecie polecić programistom embedded, to zachęcam do komentowania, zachęcam do dyskutowania. Ja tutaj ogarnę to wszystko i właśnie przygotuję jakąś listę też z tymi rekomendacjami, co czytać na jakim poziomie kariery. No i na dzisiaj to już będzie wtedy wszystko. Także dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. No i do zobaczenia na kolejnych live'ach. Cześć.